Ja za chwilę wygłoszę to oświadczenie. Chciałbym, no te dokumenty już Państwo mają, te opinie ministra zdrowia. Ja ją mam od kilku dni. Natomiast mam też raport z audytu, o który się tutaj dopominaliśmy, którego dotąd nie otrzymaliśmy, a który jest już też dostępny, natomiast nie można się go doprosić od Pana Prezydenta. Proszę Państwa, moje oświadczenie będzie dotyczyło tej sprawy. Oświadczenie klubu, tak w imieniu klubu składam. My radni Grudziądza od wielu miesięcy z najwyższym niepokojem obserwujemy dramatyczną sytuację naszego miasta, do której doprowadziły rządy prezydenta Roberta Malinowskiego. Z niepokojem patrzymy także na sytuację Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, zagrożonego nie tylko finansowym bankructwem, ale również chaosem organizacyjnym i prawnym, wywołanym kontestowaniem przez władze Grudziądza swojej roli jako podmiotu prowadzącego. Dlatego apelujemy do władz miasta, do prezydenta Roberta Malinowskiego, do wiceprezydenta Marka Sikory o zaprzestanie działań odbierających szansę ratunku dla Grudziądza i dla szpitala. Apelujemy o rzetelne informacje dotyczące sytuacji w mieście i Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym, które ukrywane są przed radnymi i opinią publiczną. Przykładem jest chociażby do dziś nieprzedstawiony radnym w Grudziądza audyt szpitala przygotowany przez Instytut Kamila Galickiego, czy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sporu kompetencyjnego, którego przekaz został zmanipulowany przez władze miasta. Jak Państwo wiedzą, dzisiaj dostarczono nam tę opinię w sesji. O dramatycznej sytuacji miasta i szpitala radni nie mogą dowiadywać się z mediów. Żądamy natychmiastowego powołania Rady Społecznej przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym imienia dr. Władysława Biedeńskiego, do czego w swoim piśmie, które dzisiaj też Państwo otrzymali, wzywa nas już od jakiegoś czasu wojewoda kujawsko-pomorski. Niepowołanie tego ustawowego organu jest ewidentnym łamaniem prawa i naraża Regionalny Szpital Specjalistyczny na wypowiedzenie kontraktu na świadczenie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co oznacza katastrofę finansową i społeczną w zakresie ochrony zdrowia w tej części województwa. Dla dobra mieszkańców naszego miasta wzywamy prezydenta Grudziądza do zaprzestania manipulacji i pozorowania działań, które mają rozbić odpowiedzialność za doprowadzenie do katastrofy finansów publicznych w naszym mieście. Jako radni Rady Miejskiej Grudziądza, na której spoczywa ustawowy obowiązek powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, wzywamy prezydenta Grudziądza do zaprzestania łamania prawa i niezwłocznego przedstawienia stosownej inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Zwracamy się do wojewody kujawsko-pomorskiego o podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań nadzorczych w zakresie przestrzegania prawa przez władze Grudziądza. Pod tym oświadczeniem klub będzie zbierał podpisy wszystkich radnych, którzy podzielają nasze zaniepokojenie i którzy nie akceptują bezprawnych zachowań prezydenta Grudziądza w sprawie chociażby niewypełniania zadań organu założycielskiego i niepowoływania Rady Społecznej Szpitala, co zarzuca również Radzie Miejskiej wojewoda kujawsko-pomorski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Proszę o składanie podpisów. Chyba głośny, bardzo Państwu dziękuję. I Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego, informacje prezydenta Grudziądza. W tym miejscu oddaję głos Panu Prezydentowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie pomiędzy sesjami informuję Państwa o następujących sprawach. Miejski Zakład Komunikacji ogłosił przetarg na budowę Centrum Opieki nad Zwierzętami. Oferty będą przyjmowane do 4 lipca. Obiekt powstanie na terenie pomiędzy ulicami Rataja, Magazynową i Składową. W budynkach głównych przewidziano lokalizacje m.in. stacji weterynaryjnej, szpitala dla psów i kotów, zespołu pomieszczeń oraz magazynu karmek. Ponadto zaprojektowano budynki, gdzie zlokalizowane będą boksy dla psów z wybiegiem zewnętrznych i psów poddawanych kwarantannie. Wykonawca będzie miał 210 dni od momentu podpisania umowy na realizację tego zadania. Trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Niszku.
przygotowano wykopy pod fundamenty oraz dokonano wymiany gruntu zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wykonawca, Zakład Budowlany Krupiński, przystąpił do montażu zbrojenia ław fundamentowych. Przypomnę, wartość inwestycji to około 3,7 miliona złotych. W połowie czerwca rozpoczęła się modernizacja ulicy Kalinkowej na odcinku od ulicy Bydgoskiej do ulicy Brzeźnej. Trwają prace rozbiórkowe od ulicy Brzeźnej w kierunku ulicy Kępowej. Wprowadzono ruch jednokierunkowy z najazdem od osiedla Szczemięcin w kierunku centrum. Ruch pojazdów z centrum w kierunku ulicy Bydgoskiej prowadzony będzie przez ulicę i jest przez ulicę Chełmińską. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów ze Świecia. Wartość zadania wynosi 1,2 miliona złotych. Roboty powinny zakończyć się do końca wakacji, czyli do końca sierpnia. Rozpoczął się również remont ulicy Kustronia. Realizowane są roboty związane z wykonaniem odwodnienia nawierzchni oraz jej frezowanie. Następnie ułożona zostanie siatka z włókien szklanych wraz z warstwą profilową i ścieralną z betonu asfaltowego. Prace powinny zakończyć się na przełomie czerwca i lipca. Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu ulicy w ciągu drogi krajowej 55 i 16. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace m.in. na fragmentach ulicy Paderewskiego oraz drogi Łąkowej. Na ten cel blisko 500 tysięcy złotych pozyskaliśmy finansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Systematycznie prowadzone są również remonty chodników i dróg gruntowych. W ostatnim czasie przeprowadzono prace na pieszojezdni przy ulicy Paderewskiego. Ponadto wykonano pracę na ścieżkach rowerowych, m.in. poszerzono przejścia Rataja Chełmińskiej na skrzyżowaniu z ulicą Kraszewskiego przy rondzie Andersa i na skrzyżowaniu ulicą Droga Łąkowa i przy rondzie Popiełuszki na wysokości marketu Praktiker. Przy ulicy Gierymskiego i Wyczółkowskiego utwardzono nawierzchnię drogi gruntowej przy użyciu deskryptu bitumicznego. Na budynku, gdzie mieści się siedziba MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich, zamontowano stalową konstrukcję szybu windy wraz ze szklanymi elementami budowy. Budowa windy osobowej zakończy się do końca sierpnia. Wartość zadania 327 tysięcy złotych. W Parku Miejskim oddano do użytku siłownię tenerową. Projekt o wartości około 70 tysięcy złotych powstał z inicjatywy klubu Rotary Grzywiąc Centrum. Pozostałe informacje. W moim imieniu wiceprezydent Sikora uczestniczył w konwencie prezydentów województwa kujawsko-pomorskiego, który odbył się we Wrocławku. Spotkanie poświęcone było edukacji, a w szczególności sześciolatkom. Przy tej okazji dodam, że zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie prac remontowych w obiektach przedszkola miejskiego Lotnisko, Rządz i Szczemięci. Dzięki temu powstanie w miejskich przedszkolach dodatkowo 120 miejsc, szczególnie dla dzieci najmłodszych. Aktualnie w publicznych placówkach z opieki przedszkolnej korzysta 2052 dzieci, a w przedszkolach niepublicznych 860 dzieci. W roku szkolnym 2015-2016 jest 65 oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z półtorej rocznika. Od września planujemy otworzyć 19 oddziałów. Do tej pory na rok szkolny 2016-2017 do klas pierwszych szkół podstawowych zapisało się około 400 uczniów, w tym sześciolatków około 170. W związku z czym troje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony otrzymało ograniczenie etatu, a jeden skorzystał z uprawnień emerytalnych. Ponadto przewidujemy brak przedłużenia umów o pracę dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych na czas określony do końca sierpnia. Część z nich otrzyma prawdopodobnie zatrudnienie w nowo tworzących się oddziałach w przedszkolach miejskich. W Tudziądzu po raz szósty odbyła się konferencja pod nazwą Problemy w strefach płatnego parkowania. Organizatorem spotkania był Zarząd Dróg Miejskich. Podczas seminarium dyskutowano m.in. o opłatach za postój w strefach płatnego parkowania, budowie i utrzymaniu parkingu,
systemach ITS i innowacyjności oraz pracach legislacyjnych w zakresie uregulowań w strefach płatnego parkowania. W tym roku łącznie 44 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych otrzymało nagrody za zdobycie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego. Listy gratulacyjne wręczyłem także nauczycielom, którzy zajęli się przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach. Jesteśmy na progu kolejnych letnich wakacji. Działa już strzeżona plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim. W najbliższy piątek ratownicy rozpoczną także dyżury na plaży Dzikiej, nad Jeziorem Tarno i na basenach odkrytych. Do dyspozycji mieszkańców i gości będą dwie wyremontowane niecki oraz zjeżdżalnia wodna na basenie w Tarnie. Od 25 czerwca zwiększy się także częstotliwość kursu przez nowej linii R, która kursować będzie codziennie na trasie Aleja 23 stycznia, Rudnik i Plaża Delfin. Na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad Jeziorem Rudnickim funkcjonuje sezonowy posterunek Policji i Straży Miejskiej. Dyżury będą realizowane do 4 września. Z budżetu miasta przekazaliśmy kwotę 50 tysięcy złotych na dodatkowe patrole policyjne i straży miejskiej. Służby będą realizowane w ramach patroli pieszych i zmotoryzowanych do 30 września. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników wydarzeń kulturalnych, sportowych. Ponadto będą się częściej pojawiać w obrębie Starego Miasta i osiedli mieszkaniowych. Rozstrzygnęliśmy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Ogólnego w Toruniu zajmie się przygotowaniem 8-dniowego wyjazdu dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Na ten cel przyznaliśmy dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Kolejne 6 podmiotów otrzyma łącznie ponad 32 tysiące złotych na zorganizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, a także wyjazdów. Do tegorocznej edycji Grudziądz Foto 40 nadesłano łącznie, Grudziądz Foto 40 osób nadesłało łącznie 315 zdjęć. Jury przyznało nagrodę w następujących kategoriach: fotografia artystyczna, fotografia reportażowa, najlepszy debiut i fotografia wykonana telefonem komórkowym. Wystawę najlepszych prac można oglądać w galerii Akcent. Wywiązanie mieli okazję, by obejrzeć przedpremierowy pokaz filmu W spirali. Na spotkanie z publicznością przyjechali aktorzy Katarzyna Warunke i Piotr Stramowski. Katarzyna Warunke pochodzi z naszego miasta i jest ambasadorką marki Hush Group. W ostatni weekend maja zaprosiliśmy Grudziądza i gości naszego miasta na majówkę na trawie. Na grudziąckim rynku odbył się m.in. ekojarmark. Były również warsztaty, występy, pokazy, koncerty, a także śniadanie na trawie. W naszym mieście 5 czerwca na Błoniach Nadwiślańskich odbyła się impreza z okazji Święta Województwa. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski. Za nami są również obchody 725. rocznicy nadania praw miejskich Grudziądzowi. W programie Dni Grudziądza znalazły się m.in. koncerty na Błoniach Nadwiślańskich w dziedzińcu ratusza, kiermasz wydawnictw grudziąckich, turniej siatkówki plażowej, spływ kajakowy oraz ogólnopolski tradycyjny już jarmark staroci, jak również pokazy konne nad Wisłą. Regionalny Szpital Specjalistyczny. Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w zakresie podmiotu tworzącego Regionalny Szpital złożyliśmy 10 czerwca. Zarówno Minister Zdrowia, jak i Najwyższa Izba Kontroli wskazali, że pomiędzy wojewodą a gminą miasto zaistniał spór kompetencyjny, który powinien rozstrzygnąć właściwy sąd administracyjny. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez sąd administracyjny ma ostatecznie wskazać, kto jest organem tworzącym dla regionalnego szpitala. W przypadku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci złożony przez nas wniosek, toczyć się będzie odrębne postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Gdy wniosek zostanie przyjęty, nastąpi rozstrzygnięcie sporu, który daje dwie możliwości. Organem tworzącym jest miasto Grudziądz lub wojewoda Kujawsko-Pomorski. W tym
tym drugim przypadku prezes Rady Ministrów podejmie decyzję, czy lecznica zostanie przypisana do Ministerstwa Zdrowia, czy do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, choć mało to prawdopodobne ze względu na zakres oddziaływania do miasta Grudziądz. Dodam, że 13 czerwca wziąłem udział w obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z tematów była sytuacja Regionalnego Szpitala w Grudziądzu. Członkowie Rady w tej sprawie podjęli dwie uchwały. Pierwszą, w zakresie skierowania do wojewody prośby zawarcia porozumienia pomiędzy wojewodą a prezydentem Grudziądza w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala. Z taką propozycją wystąpiłem do wojewody kujawsko-pomorskiego już kilka tygodni temu, a dokładnie 13 maja. Taka umowa upoważniłaby nas do czasu rozwiązania sporu kompetencyjnego do wykonania funkcji organu tworzącego. Ponadto Rada Dialogu zaproponowała szeroką współpracę pomiędzy marszałkiem, wojewodą, prezydentem i dyrektorem Regionalnego Szpitala w zakresie uzyskania na rzecz lecznicy niskoprocentowego kredytu restrukturyzacyjnego. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji pan prezydent poinformował nas o tym, że 13 czerwca na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na wezwanie wojewody ma pan przedstawić plan restrukturyzacji, plan naprawy szpitala Grudziądza. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zapoznanie nas z tym planem, gdyż jest to w moim mniemaniu, ani moich przyjaciół i kolegów, dzisiaj najważniejsza sprawa dla Grudziądza. I druga sprawa dotyczy schroniska dla zwierząt przy MZK. W związku z różnymi kwotami, które w mediach podaje pan prezes MZK, inwestor budowy schroniska dla zwierząt, proszę o podanie wartości kosztorysowej tej inwestycji. Drugie pytanie związane ze schroniskiem to na jakim etapie jest ta inwestycja oraz czy uda się dotrzymać terminu jej wykonania, czyli połowa przyszłego roku. Jednocześnie proszę o informację, czy inwestor złożył jakiekolwiek wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych w celu pozyskania ekologicznych źródeł energii cieplnej i elektrycznej dla tej inwestycji. Mam tu na myśli pompy ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne. Czytałem ostatnio, że Gdańskie Centrum Hevelianum pozyskało dla swojej inwestycji środki z Funduszy Ochrony Środowiska, co w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie wydatków na utrzymanie centrum i na znaczną ochronę środowiska w tym zakresie. Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie. O co się pytał pan radny Czepek? Panie prezesie, mam takie wrażenie, wysłuchując wraz co miesiąc w zasadzie pana informacji o tym, co się wydarzyło, że pan i pewna grupa rady, bo jest to pewna grupa rady, bo nie wiem, jest liczebna, żyjemy w dwóch różnych światach. To są dwie odmienne rzeczywistości. I oczywiście posłużę się tutaj przykładem, o którym pan wspomniał na początku, a mianowicie budowa wspomnianego przez radnego Czerwka schroniska dla piesków. Z punktu działaczy lokalnych, miłośników zwierząt, tych, którzy wykazują wielką troskę, wrażliwość i tak dalej. Inwestycja może i potrzebna. Ale ja nie wiem, chciałbym zadać panie prezydencie dzisiaj jedno pytanie. Czy pan ma świadomość, w jakiej sytuacji finansowej jest miasto Grudziądz? Pan radny Czepek dotknął słusznego tematu, mianowicie wartości kosztów tej inwestycji, z którą będziemy musieli się uporać, która wystartuje, że tak powiem, pod koniec roku, a którą realizację będziemy musieli pokrywać w kolejnych miesiącach. Mówi się o kosztach pomiędzy 5 a 8 milionami złotych. Jest to potężna kwota dla miasta Grudziądza, które znajduje się w sytuacji, w jakiej Państwo chyba macie świadomość. To, że szpital dzisiaj od początku roku, od miesiąca stycznia generuje stratę 7 milionów, Szanowni Państwo, to znaczy, że do końca roku będziemy mieli jaką kwotę? 84 miliony złotych. Ile to jest schronisk dla psów?
Ile to jest Skrobicz, panie prezydencie? Nie tylko Skrobicz. Wiele, wiele innych wartościowych rzeczy. Panie prezydencie, podkreślę jeszcze raz, że wydaje mi się, że żyje pan w bardzo wirtualnym świecie. W świecie komputerowym, gdzie pieniądze są jakąś zabawką w rękach dorosłego człowieka, odpowiedzialnego człowieka, któremu mieszkańcy powierzyli taki mandat. Pan prowadzi to miasto do upadku. Dzisiaj radni Rady Miejskiej oczekują od pana budżetu kryzysowego. W tych informacjach, pan powinien dzisiaj informować o tym, że podejmuje pan takie i takie działania, takie i takie decyzje. Robimy tylko to, co jest najważniejsze dla mieszkańców, dla jego bytu, dla jego zdrowia, dla jego bezpieczeństwa. Natomiast pan się bawi. Pan się dalej bawi środkami publicznymi. Panie prezydencie, apeluję do pana o odpowiedzialność, o to, żeby pan zszedł na ziemię. Żeby pan zrozumiał, w jakiej sytuacji jesteśmy. Do jakiego stanu pan doprowadził to miasto, ten urząd i jego jednostki samorządowe, które będą przeżywać konsekwencje. Niebagatelne konsekwencje. Czy pan chce wywrócić majątek Grudziądza do końca? Panie radny, czy może być to pytanie, bo do informacji. Do informacji. Do wspomnianego schroniska dla psów, które może kosztować nawet 8 milionów złotych. Do tego się odnoszę i do braku refleksji do dnia dzisiejszego u prezydenta miasta Grudziądza w zakresie odpowiedzialności za byt tego miasta, za bezpieczeństwo jego mieszkańców, za jego budżet. Dziękuję. Która znajduje się w likwidacji. Panie radna, ja bym bardzo prosił, bo jesteśmy na etapie informacji. Nie było tego informacji, jakby pani była tak uprzejma, albo w zapytaniach, albo w interpelacjach już czasem w końcu. Dobrze. Pan radny Wiśniewski, proszę. Prezydencie, ja podzielam tu również odczucia pana Kosińskiego, który doświadcza, ja również, myślę, że nie tylko my, pewnej takiej surrealistycznych wrażeń, kiedy słyszymy te sprawozdania, ale postaram się zapytać bardzo konkretnie. W pana wystąpieniu nie odniósł się pan, tak dalej, nie wierzę, żeby nad tym pan nie pracował i jakby z tego nie zdawał sobie sprawy. Mówił pan o tym, że tak, toczy się spór kompetencyjny. Ja akurat nie mam żadnej wątpliwości, jak ten spór się rozstrzygnie, ale załóżmy, że przez moment przyjmę, że zobaczymy, no będzie albo tak, albo siak. Ale czy ma pan przygotowany, czy jest opracowany jakiś wariant, co się dzieje w momencie, kiedy spór już zostanie rozstrzygnięty i szpital definitywnie dostanie się miasto, bo takie rozstrzygnięcie może być również. Ja nie wierzę, żeby takiego programu nie było, tym bardziej, że jak pan na pewno zapoznał się z opinią negatywną komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która, no delikatnie mówiąc, zdetała ziemię opinię Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu, ale tam jest zawarte kilka wyliczeń pokazujących, jak RIO do tego podchodzi. Z tego wynika, że no minimalne obciążenia, z którymi miasto musi się liczyć w przypadku rozstrzygnięcia tego sporu kompetencyjnego na naszą niekorzyść, to jest 402 miliony złotych, które będzie miało do przejęcia, no wręcz cały dług 521 milionów. Jak państwo wiedzą, w tej chwili już jest w czytaniu projekt zmiany tej ustawy, który niestety jest... Proszę? Już przeszedł, tak? Bo myślałem, że jeszcze w procedowaniu. I chciałbym powiedzieć, że te zmiany, które w tej ustawie się dokonały, są niestety z punktu widzenia Grudziądza jako organu prowadzącego zdecydowanie mniej korzystne. To znaczy miasto i tak dług musi przejąć, a szpital musi zlikwidować, jeżeli nie może. Czytałem dokładnie, konsultowałem to również w Ministerstwie Zdrowia i dokładnie tak jest. W związku z tym ja zakładam, że te obawy, które zgłasza Regionalna Izba Obrachunkowa, w jakiś sposób są przedmiotem pana uwagi i nad nimi trwają prace. Chciałbym o tym być też informowany w trakcie pańskich sprawozdań, nie tylko o pracach zabaw, prawda, czy tego typu informacji.
pytanie w sprawie dwóch kwestii. Jedna, schroniska dla zwierząt. Rzeczywiście oprócz przetargu na wykonawcę został podpisany także przetarg na instytucje finansujące na kwotę 7 milionów złotych w okresie 15 lat. Moje pytanie jest takie, jakie będą koszty, no, te koszty finansowe, finansowania w ten sposób budowy tego schroniska i czy nie wzrosną łączne koszty funkcjonowania schroniska w stosunku do tego, co dzisiaj przeznaczamy w budżecie. Przypomnę, że dzisiaj rocznie przeznaczamy około 1 miliona złotych. Założenie generalne miało być takie, że to miało być tańsze. Z tych, jeżeli zaciągniemy kredyt w wysokości 7 milionów złotych, przypomnę, przetarg został rozpisany na okres 15 lat, do tego dochodzą bieżące koszty funkcjonowania schroniska. Pytanie moje jest jakie, jaka pozycja, jaka wysokość wydatków na to działanie będzie zapisane w budżecie w kolejnych latach. To jest jedno i drugie dotyczy też szpitala. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest już znany wynik ostateczny szpitala za 2015 rok po audycie, czy ten audyt już został zakończony. I druga rzecz, to co poruszył radny Wiśniewski, rzeczywiście ta nowelizacja ustawy, o której pan mówi, z mojej wiedzy wynika, że ona już przeszła przez Senat i czeka teraz na podpis prezydenta i ona pewnie może stwarza pewne zupełnie inne możliwości, między innymi wydłuża czas pokrycia straty finansowej do 9 miesięcy, ale też, i tu jest moje pytanie, otwiera zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o zmianę organu założycielskiego, to znaczy ona zapisuje wprost, że można w drodze porozumienia, na przykład z marszałkiem, na przykład z ministrem, dokonać zmiany organu założycielskiego. Do tej pory takiej możliwości nie było. Oczywiście trzeba by negocjować te warunki podziału długu i tak dalej. To są jakby dalsze kwestie, ale jest ścieżka prawna. I moje pytanie, czy też w tym wariancie, takim scenariuszu B, nie powinniśmy rozważyć ścieżki takiej właśnie ugodowej w kierunku porozumienia, czy z marszałkiem, czy z inną instytucją, która w Polsce prowadzi tego typu duże jednostki. Dziękuję. Dziękuję. Panie Radny. Cytowano tutaj przez pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego ustawa, nowa ustawa, która właściwie już za moment wejdzie w życie, pewnie w lipcu. Związków Zawodowych Rady Zajmuje Przewodniczący, który jest szef Solidarności, pan Leszek Walczak. W jednym z punktów było omawianie sytuacji finansowej szpitala. Sprawę referował pan dyrektor szpitala. Jako że przypomnę panu radnemu i państwu, że plan restrukturyzacji kosztów szpitala odpowiada dyrektor szpitala, a nie prezydent miasta. Dyrektor przedstawił główne założenia restrukturyzacji kosztów szpitala, prezentując to również, wyświetlając to na planszy, również poinformował, że zaprosi do zespołu, który te koszty będzie restrukturyzował, przedstawicieli związków zawodowych szpitala, eksperta od spraw restrukturyzacji szpitali, jaki się znajduje w Solidarności Wojewódzkiej w Bydgoszczy, przedstawiciela pana marszałka, który zajmuje się również finansami szpitali marszałkowskich i taki zespół w tej chwili, pan dyrektor z tego co ja wiem, zwrócił się do tych przedstawicieli, więc pisemnie szczegółowa informacja, jakie koszty osobowe, jakie koszty rzeczowe, jakie koszty medialne, jakie zakupy i tak dalej, z wykazem tego wszystkiego pisemnie dopiero powstanie. Ja takiego planu nie mam. Teraz tak, o sprawy związane, panie prezydencie, o sprawy związane z kosztorysem budowy tego schroniska, z prowadzeniem tego, z kosztami tego schroniska, jak również z tym, o czym pan radny Kosiński mówił, czy nas stać na to schronisko, odpowie panu prezydencie Kora. Ja tylko powiem państwu, jaki jest rząd środków finansowych, które przeznaczamy co roku na obsługę schroniska, znaczy na umowę związaną z ochroną zwierząt przez schronisko w Węgrowie. Jest to kwota rzędu 1 300 000 złotych. Orientując się o podobnych świadczeniach w miastach, które są zbliżone wielkością do Grudziądza, są to kwoty o połowę mniejsze.
Więc to jest główny punkt i powód prowadzenia wszystkich spraw związanych z wybudowaniem tego schroniska. Panu radnemu Kosińskiemu przypomnę, że mamy budżet miasta, który został zatwierdzony przez Wysoką Radę i budżet przeznacza środki na cały szereg inwestycji, jak również na działalność bieżącą. Nie jest on na razie powiązany tak mocno z budżetem, z sytuacją finansową szpitala. Mamy środki w budżecie w takiej wysokości, w jakiej są. Po rozstrzygnięciach nadzorczych, które zapadną, będziemy działać dalej. Jeszcze tu było tak. Pan radny Wiśniewski pytał się, czy jest wariant i jaki będzie, jeżeli organem tworzącym będzie miasto. Po rozstrzygnięciu sądu administracyjnego, po rozstrzygnięciu tej całej sytuacji, będzie to od tego momentu, od tej daty, jaka miała tą datę rozstrzygnięcia. To, co przedstawił pan radny Maciej Glanowski, jeżeli chodzi o taką ścieżkę budową, jest to też zwolennikiem ugody i myślę, że jeżeli taka możliwość będzie w przepisach, to z całą pewnością pozycja pana marszałka będzie zupełnie inna. Bo dzisiaj chciałbym państwu przypomnieć, że to, jaki organ samorządu, czy powiat, czy województwo jest organem tworzącym, to w rozporządzeniu ustala Rady Ministrów, czyli przewodniczący, czyli pani premier, w rozporządzeniu Rady Ministrów. Czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli będą rozstrzygnięcia sądowe, to sprawa wróci do pani premier i pani premier w rozporządzeniu przypisze szpital do samorządu, który wskaże w swoim rozporządzeniu. Poproszę pana prezydenta Sikorę o uzupełnienie następujących informacji. Wartość kosztorysowa schroniska, środków z funduszu i ewentualnych ochrony środowiska. I koszty finansowe, o co pytał pan radny Maciej Glanowski, prowadzenia ewentualnego schroniska. Schroniska dla bezdomnych zwierząt na łącznie z tym hotelem z przytuliskiem wynosi około 8,4 miliona złotych, przy czym Miejski Zakład Komunikacji ogłosił postępowanie przetargowe na ograniczony zakres realizacji w pierwszym etapie bez hotelu samego. Oczywiście to jest wartość kosztorysowa. Państwo doskonale wiecie, każde postępowanie w ostatnim czasie realizowane przetargowe na roboty budowlane powoduje, że oferty są składane na poziomie 50, 60, 70% wartości kosztorysowych. Tak też się spodziewamy, tak choćby było nie tak dawno w Miszku, gdzie wartość kosztorysowa była 30% wyższa od oferty złożonej na budowę hali przy zespole szkół w Miszku. Pan radny Marek pytał o możliwości pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja osobiście prowadziłem rozmowę z panią naczelnik Mają Banasi, byliśmy pani dyrektor. Podawaliśmy przykłady, że w schroniskach budowanych w ostatnim czasie w Polsce był taki przypadek, bodajże w Policach w województwie zachodniopomorskim, gdzie tamtejszy oddział WFOS-u dał właśnie dofinansowanie. Natomiast nasza pani dyrektor nie przewidywała takiego programu dla naszego województwa. Niemniej jednak, gdyby nawet on się zdarzył, to one dotyczyły dofinansowania głównie na budowę fotowoltaiki na dachu poszczególnych baraków, gdzie te psy po prostu będą przebywały. Natomiast dofinansowanie tam było na poziomie 40%, a zwrot takiej inwestycji jest i tak na poziomie około 15 lat przy tym wielkim zamieszaniu, jak od wielu lat w Polsce mamy, jeżeli chodzi o ustawę o tak zwanym OZE, odnawialnych źródłach energii. Wystałem odpowiedzi, ale okej. Jak rozumiem z pana wystąpienia, pan brał udział w tej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i rozumiem, słyszał pan i słuchał pan tego, co przedstawił dyrektor szpitala. Pamiętam tak, bo ja też znam ten program. Jeżeli ktoś z państwa, pan radny Czepek, chciałby skorzystać i lubi literaturę science fiction, to ja chętnie służę. Otóż ja, gdybym był na pana miejscu i gdybym usłyszał coś takiego, to jako prezydent miasta dostałbym na miejscu zawału serca.
No, jak pan jest tutaj bardziej odporny na tego typu. Ja nie wiem, czy pan zrozumiał, co wynika dla miasta z tego planu, który tam został przedstawiony. Ja tylko się chciałem upewnić, czy był pan obecny przy ogłaszaniu tego programu. Pan mówi o kosztach, jakie ta inwestycja ma pochłonąć, ale przetarg na finansowanie dotyczy 7 milionów. Zatem jeśli pan przewiduje, że to nie będzie 7 milionów, 5, a może 4, to dlaczego rozpisano przetarg na 7 milionów? I jeżeli dzisiaj schronisko kosztuje nas 1 300 000, jeżeli to rzeczywiście będzie 7 milionów, to koszty obsługi tego zadłużenia to będzie ponad 500 000, nie wiem, cyrka licząc 600-700 tysięcy rocznie. Zostaje nam powiedzmy około 600 tysięcy na funkcjonowanie bieżące. Moje pytanie jest, czy te 600 tysięcy, czy to ktoś skalkulował, że bieżące funkcjonowanie w skali roku to jest 600 tysięcy i wychodzimy na tą samą kwotę. Ja się tylko jednego obawiam, że ja jestem oczywiście zwolennikiem zwierząt, sam mam zwierzęta w domu i to jest bardzo fajne, ale nie chciałbym, żeby te koszty były wyższe od tych, które dzisiaj mamy zapisane w budżecie. Będzie, że to jest finansowane rzeczywiście nie z, bezpośrednio jak z budżetu, tak jak robiły to inne gminy, tylko my finansujemy to z kredytu. Więc kredytu rozpisanego na kolejne 15 lat. To jest jedna kwestia, druga dotyczy pytania obszaru szpitala. Nie jestem odpowiedzi, czy znany jest już wynik szpitala po audycie, czy ten audyt się już zakończył. I tu ja mówiłem o zmianie w ustawie, bo to, co pan prezydent mówi, rzeczywiście dzisiaj nie było takiej możliwości i prezes Rady Ministrów mógł zmienić organ założycielski w drodze rozporządzenia. Dzisiaj, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to w wyniku porozumienia, czyli jakby jeżeli my, mówiąc kolokwialnie, dogadamy się z marszałkiem i taka będzie jego wola, to on ma prawo przejąć i zostać organem założycielskim. Oczywiście pozostaje kwestia długu i tak dalej, to są zupełnie oddzielne sprawy, ale jest taka możliwość prawna w drodze porozumienia. Ja uważam, że suma summarum jest to też jakaś ścieżka, którą można by rozważyć w procesie restrukturyzacji. Dziękuję. To kwota, przewidywana kwota, ta, która jest w przetargu, w zapytaniu, to jest ta najwyższa kwota, a będzie taka, jaka będzie w wyniku przetargu na tą pierwszą część schroniska. Dla mnie jest oczywiste, że jeżeli schronisko, ono się musi zamortyzować w ciągu kilku lat i że te koszty, te pierwotne tych kilku lat będą coraz wyższe, to jasne. Nie będą większe niż normalnie, ale potem będziemy płacili te kwoty, które płacą inne miasta, gdzie schroniska funkcjonują na zasadzie wolontariatu, tak jak wszędzie, z wyjątkiem Grudziądza. Taka jest moja odpowiedź, więc zobaczymy, jak będzie po przetargu. Przetarg mamy do 4 lipca, jak powiedziałem, co jest termin zgłoszeń na budowę tego schroniska. Więc oczywiście przewidywane prowadzenie tego schroniska będzie w wyniku konkursu na stowarzyszenia, które tam będą się zgłaszały, które będą chciały prowadzić to schronisko. I zakładam, że koszty bieżące prowadzenia będą rzeczywiście o połowę mniejsze i nie będzie przede wszystkim jedynej firmy, która dyktowała warunki i ceny nie tylko w Grudziądzu, ale i w regionie. Tak jak do tej pory to jest. Natomiast będą one zwiększone, a koszty spłaty oczywiście kredytu. Proszę o uzupełnienie. Proszę bardzo, panie prezydencie. Tak jak pan prezydent wspomniał, amortyzacja inwestycji komunikacji przewiduje na 15 lat. W tej naszej umowie na plan wewnętrzny będzie to oczywiście kwota amortyzacji w racie miesięcznej przekładana na samorząd. Natomiast założenie jest takie, że zarówno koszty eksploatacyjne, jak i ta część amortyzacyjna związana ze spłatą finansowania, suma i tak będzie niższa od tego, co do tej pory dzisiaj płacimy. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Czepek, proszę. Pan się pytał o audyt, tak? Czy zakończony został audyt? Aha, to będzie w ostatnim tygodniu czerwca. Oficjalny wynik, czyli po najbliższej niedzieli. Na temat nowej ustawy i obligu samorządów czy podmiotów tworzących likwidacji w przypadku niepokrycia. Panie mecenasie, tak? Pan mecenas? Bardzo proszę, pan. Ja świeżo jestem po lekturze tej uchwalonej ustawy, która jeszcze nie jest podpisana i tam jest dość dziwny zapis przepisów przejściowych.
ponieważ likwidacja jest w artykule 59 powiedziana. Natomiast artykuł 38 przepisów przejściowych mówi, że pierwsza tak naprawdę likwidacja może nastąpić dopiero, gdy strata będzie za rok 2017. Czyli tak naprawdę, według mnie, na szybko analizując to, jeśli będą te straty w kolejnych latach, to tak naprawdę pierwsza możliwość zlikwidowania rzeczywiście szpitala pojawi się dopiero w 2018 roku. Nie wiem, czy taka była intencja ustawodawcy, ale na przepis dosyć wyraźnie mówi o tym, że obowiązek wydania właśnie zarządzenia o likwidacji pojawia się dopiero za stratę za rok 2017. To 15. Wygląda jakby przez te dwa lata wolą ustawodawcy było, aby oczywiście strata była pokrywana, natomiast gdyby się państwo czy jakiś organ tworzący nie pokrył, to nie macie obowiązku, właściwie nie macie możliwości zlikwidowania tego szpitala. Nie wiem, tak dziwnie to wychodzi. Czyli jakby taka zamrożenie tej sankcji przez najbliższe dwa lata. Dziękuję bardzo. Panie Znasiu. Tala, w sprawie tego planu restrukturyzacji spodziewałem się, że pan prezydent ma wiadomości bardziej takie pozytywne dla nas. To znaczy, co ja rozumiem pod tym względem. Z tego, co pan relacjonuje, wychodzi, że pan jakby 100% relacjonowania spraw restrukturyzacji szpitala oddał panu Nowakowi, panu dyrektorowi Nowakowi. Myślę, że te lata nauczyły nas, że już wiele słyszeliśmy o możliwościach, o planach pana dyrektora. Natomiast powinniśmy się chyba nauczyć, panie prezydencie, że musi być sztab ludzi ze strony miasta i wszystko, co tam jest planowane, musi być przefiltrowane. Czy to jest realistyczna mowa, czy to jest coś, o czym się marzy, czy to jest coś, co by się chciało. Ponieważ sprawa szpitala jest już chyba bardziej nie może pogrążyć miasta, jak w tej chwili pogrążyła. Myślę, że z wielką jakby taką swobodą potraktował pan tą sprawę, a należałoby chyba już poważnie do tego podejść. Bardzo by pan jakby tutaj zraził w sensie podejmowania decyzji, jakie pan teraz musi podejmować, bo trzeba być poważnym, chyba to jest taki ostatnia kropla ratunku, jaka w tym względzie może musi paść i ostatni czas na to, żeby coś robić. W sprawie schroniska dla psów, dlaczego zadamy to pytanie? Dlatego zadamy to pytanie, ponieważ w chwili, kiedy mówiliśmy o powstaniu tego schroniska, pan prezydent Sikora powiedział, że to jest koszt około 3 do 3,5 miliona złotych. Do tego mnie to zatrwożyło, ponieważ porównałem te kwoty. A pamięć do kwot mam jakąś taką dużą realizację racji pełnienia funkcji w swoim zakładzie pracy, że panie prezydencie, skąd się wziął ten 100% wzrost tej ceny? Czy chciał pan, no myślę, że trzeba być prawdę zawsze ludziom, że chciał pan uzyskać od nas jakby zgodę na ten plan, żeby to prawda była. Nie wiem, czy byśmy się zgodzili, gdybyśmy słyszeli o tak wysokich kosztach. Zapewniam pana, że jestem bardzo poważną osobą. I pan się pyta tutaj, no, nie ma innego możliwości prawnej. To szpital musi robić plan restrukturyzacji, a nie ktośkolwiek z zewnątrz. W zespole restrukturyzacyjnym szpitala jest oprócz przedstawicieli, których tu wspomniałem, zewnętrznych, jest skierowany również pan wiceprezydent Sikora i doktor nauk ekonomicznych, pan Leszek Czaplewski, jeżeli chodzi o tę informację. Więc to są osoby jak najbardziej kompetentne i organizacyjnie, i finansowo. Sprawa związana ze schroniskiem. Oczywiście koncepcja budowy schroniska musi być kilkuetapowa. To nie może być tak, że jest dokumentacja dzisiaj na jakiś tam skromny etap, a potem robimy drugą część dokumentacji i trzecią. Dzisiaj dokumentacja jest kompletna. I rzeczywiście ja przypuszczam, że po rozstrzygnięciu przetargowym ta kwota to będzie taka, o jakiej mówiliśmy tu na tej sesji w trakcie tej dyskusji. Poproszę o uzupełnienie, jeżeli jeszcze ktoś jest, pana wiceprezydenta Sikora. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, taki doskonały przykład podobnego zamówienia podmiotu wewnętrznego, gdzie też państwo sobie przypomnijcie, kilka lat temu była też na tej sali dyskusja o utrzymanie letnie i zimowe ulic na odśnieżanie, gdzie też Miejski Zakład Komunikacji jakby dostał tą umowę
Mieliśmy też jeden podmiot prywatny, który miał monopol praktycznie. I dzisiaj doświadczenie możemy powiedzieć, że spłata nowego sprzętu na odśnieżanie, nowej hali odsalania, to tam gdzie solanka jest składowana, łącznie miesięcznie miasto dzisiaj przez ostatnie 3-4 lata płaci mniej niż wcześniej podmiotowi prywatnemu. I tak zakładam, że będzie również w przypadku schroniska dla zwierząt, jak i też bieżących kosztów eksploatacyjnych będzie niższa od tego, co dzisiaj miesięcznie płacimy przy tym poziomie cen około 1 300 000 zł, co nie oznacza, że gdybyśmy nie budowali schroniska, to w przyszłym roku byśmy nie mieli na przykład 1 500 000 czy 2 000 000, tak? Bo gdy mamy monopolistę, to co nam nie podyktował, tak po prostu się w tym budżecie uchwalić. Dziękuję bardzo. Wśród Państwa w zarządzie mam prawo przypuszczać, że ten schemat, jeżeli chodzi o szpital, co z nim będzie w przyszłości, o te wszystkie warianty, pisał panu prezydencie Koram, że to w takim względzie będę miał tutaj pytanie do pana prezydenta Sikory. Panie prezydencie, czy te wszystkie możliwości, które pan rozpisał tutaj, to ma pan opracowane scenariusze na każdą tą możliwość, czy będzie pisało życie te wszystkie możliwości i te wszystkie możliwości, które tutaj pan rozpisał. Czy to jest sprawa żywiołowa, czy już może to są wszystkie gotowe scenariusze napisane, a jeżeli są takie scenariusze, to chciałbym się z nimi zapoznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pana dnia jeszcze Kosiński, pan prezydent. Oczywiście nie wierzę, że utrzymanie tego schroniska zamknie się na poziomie 500 000 do 600 000 zł. Uważam, że to schronisko jest budowane w optymalnym wariancie, nazwę to tak potocznie, na bogato, no, z wszystkimi możliwymi detalami, jakie można sobie wyobrazić. W takiej placówce można powiedzieć, że będzie to placówka, która będzie miała 5 gwiazdek, no może basenu jeszcze nie będzie miała, ale na pewno te 4 gwiazdki będzie można przypisać tej placówce. I przestrzegam pana przed konsekwencjami finansowymi, bez względu na to, na ile lat jest to wszystko rozłożone, ale kwestia bieżącego utrzymania, które jest podkreślana, którą podaje pod wątpliwość nawet pan radny Grabowski, bo koszt utrzymania tego schroniska no nie będą niestety małe. No, szanowni państwo, takie schronisko nie może być tanie, a czy tak duża liczba wolontariuszy w tym mieście jest, która zaspokoi potrzeby w systemie 24-godzinnym, to ja mam szczere wątpliwości. Odnosząc się jeszcze do pana takiego beztroskiego traktowania i rozdzielania odpowiedzialności w zakresie długu szpitala, po raz kolejny pana przestrzega, dlatego że to bez względu na to, nawet w optymistycznym wariancie, jeżeli ten szpital miałby przyjąć nawet minister, to proszę pana, to te dług, te 500 milionów złotych, te 0,5 miliarda, które pan zgotował temu miastu, tu zostaną. To miasto będzie musiało te długi spłacić wcześniej czy później. I nawet jak dzisiaj podejmuje się próby, czy dyrekcja szpitala, próby przeniesienia tych długów na miasto przed czasem, zdecydowanie, nawet próbując je, być może wpychając do GIM-u, to niestety za to wszystko zapłacą w konsekwencji z odsetkami mieszkańcy tego miasta. Te długi są realne, rzeczywiste i bezwzględne do poniesienia i nie da się rozdzielić. Ja zachęcam panie prezydencie do lektury starych protokołów, wystąpień Najwyższej Izby Kontroli, ale także Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wielokrotnie podkreśla o pana odpowiedzialności i mówi o braku nadzoru. O braku nadzoru organu założycielskiego. Panie radny, proszę jakieś pytanie. To jest pytanie, to jest odpowiedź do odpowiedzi, którą otrzymał pan prezydenta i do związku przyczynowo-skutkowego związanego z finansami miasta i bezpieczeństwa tego miasta. Dziękuję bardzo. Może dołączę do pytania jeszcze pana Klebena. Chciałam zapytać, czy rozpatrując wszystkie warianty, co się stanie z losem, to znaczy w jakim to kierunku pójdzie, chodzi mi o sytuację szpitala, chciałam zapytać o ten wariant najgorszy. Co to znaczy likwidacja szpitala? Czyli to może, czy można to rozumieć jako ewentualną sprzedaż obiektu i wówczas uzupełnienie, czy jakaś restrukturyzacja, przejęcie kompetencji przez inne instytucje, podmioty?
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. Odpowiadając na pytanie pana radnego Kotlebena, wszystkie możliwe scenariusze rozwiązań szpitalu będą zależne od decyzji rozstrzygnięć formalnych, czy one będą czymkolwiek też jeszcze uzasadnione, w sensie co powinno być zrobione, a co nie. Mam na myśli na przykład sąd administracyjny, czy ewentualnie gdyby sąd tego nie przyjął, to rozstrzygnięcia pani premier, czy w rozporządzeniu. Wówczas dopiero będzie można pisać scenariusze. Panu Kosińskiemu przypominam, że dług jest nie przy mieście, a przy szpitalu. Czyli ten szpital nie będzie, to będzie razem z tym długiem. Dług nie przechodzi ze szpitala na miasto. Miasto ma tylko w związku z obowiązującym prawem jakieś tam swoje konsekwencje, obowiązki, ale dług cały czas jest przy szpitalu. Również pan mówi po raz kolejny, że to nie jest tak, że bez prostu to traktuje, ale ja już rozumiem, Pana już jest taka forma wypowiedzi. Z Pana słowami, że w coś wierzę, a w coś nie wierzę, no to tu nie będę dyskutował. Jeżeli chodzi o Panią Radną Osowską, Neumann, to miasto nigdy nie przewidywało i teraz też nie przewiduje takiego wariantu związanego z likwidacją szpitala. To są w ogóle sformułowania prawne, z których ktoś może skorzystać albo nie. My nigdy tego nie przewidywaliśmy, ani nigdy nie zamierzamy tego zrobić. Dziękuję Państwu, jeżeli chodzi o tą nowelizację, tam jest jeden, żeby właściwie bardzo istotny zapis, o którym zresztą mówiliśmy na ostatnim posiedzeniu komisji, jest taki, że w praktyce wydłuża się czas pokrycia straty. Myślę, że z punktu widzenia organu założycielskiego, załóżmy w tym scenariuszu pesymistycznym, że to jest jednak miasto klucząc, a tak się może okazać, to wtedy nie mamy pokrycia straty do końca września, tylko mamy 9 miesięcy na pokrycie straty od zatwierdzenia wyniku finansowego, czyli mamy de facto koniec marca przyszłego roku. O ta likwidacja, o której tutaj mówimy, hipotetyczna, i to zawieszenie, o której mówił pan mecenas, to ona dzisiaj też istnieje, bo dzisiaj mamy obowiązek przekształcenia albo likwidacji. Tutaj to jest odłożone, ja nie znam dokładnie tych zapisów, do wyniku za rok 2017, czyli jest taki, rozumiem, okres zawieszenia 2 lat, wiadomo, nie wiadomo, co się będzie w tym czasie działo, ale to jest skrajnie pesymistyczny scenariusz i chyba nikt nie zakłada, że szpital w Grudziądzu będzie likwidowany. Dlatego ta ustawa daje też inne możliwości, no, porozumiewania się, dogadania w drodze pokojowej, właśnie porozumienia o zmianę organu założycielskiego. To jest bardzo trudne i być może a wykonalne, bo tutaj musi być wola drugiej strony, ale może należałoby w takim kierunku podjąć działania. Dług pozostaje długiem i on jest do rozwiązania. To jest zupełnie niezależna sprawa, która wymaga opracowania rzeczywiście programu restrukturyzacji. Problem polega na tym, że dzisiaj nie mamy Rady Społecznej, nie ma kto tego programu zatwierdzić. Właściwie nie można rozpocząć poważnych procedur w kierunku dalszych działań, bo żeby poważnie pójść z programem restrukturyzacji do jednostek finansujących, chociażby do BGK-u czy Polskiego Funduszu Rozwoju, trzeba mieć program restrukturyzacji. A kto ma dzisiaj ten program zatwierdzić, jeżeli nie ma Rady Społecznej, jeżeli to się będzie przedłużać i być może Radę Społeczną organ założycielski powoła za 3, za 4, za pół roku albo za rok, no to trudno oczekiwać, że jakiekolwiek działania restrukturyzacyjne poważne będą w szpitalu wdrożone. Dziękuję. Szanowni Państwo, równolegle do nowej ustawy Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt powołania Agencji Restrukturyzacji Szpitalnictwa, czy rozwoju szpitalnictwa w Polsce, a mając na względzie to, że wszystkie szpitale w Polsce są zadłużone na ponad 14 miliardów złotych, w wyjątku szpital pół miliarda, Minister Zdrowia opracowuje mechanizm wspierania finansowego tanimi pieniądzem, tanimi pożyczkami czy tanimi kredytami właśnie szpitali w Polsce, po to, żeby problem drogich kredytów to nie jest tylko problem bieżący, to jest problem wielu szpitali w Polsce, nie tylko na inwestycje, ale na działalność bieżącą, więc to też jakby jest optymistyczna wiadomość upływająca z Ministerstwa Zdrowia. 15 czerwca Komisja Zdrowia miała ogromną przyjemność spotkać się z prezesem geotermii, który przecież od niedawna jest prezesem, przedstawił nam działania, które spowodowały, że geotermia jest na plusie, żeby już nie wchodzić w szczegóły. Ja mam zresztą materiał, jeśli ktoś z Państwa ma
taką potrzebę, to tym materiałem dysponuję. Co to oznacza? To oznacza, że możemy mieć do szefa geotermii zaufanie i że cokolwiek się wydarzy w geotermii, będzie to na... Szanowni Państwo, już na etapie informacji prezydenta, proszę, bardzo bym prosił do informacji. Ten element jest dla mnie ważny, ponieważ chcę przejść do pana dyrektora Nowaka i do naszego kochanego szpitala, który jest i mam nadzieję będzie, jest to niesamowite miejsce i w momencie, kiedy mówię o nim, no, trudno się pozbyć emocji. Tam pracuje 2000 osób i to jest niezwykły zakład pracy dla miasta Grudziądza i dla chorych. Dlaczego o tym mówię? Bo Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny i Komisja Budżetu ma takie prawo, a wręcz obowiązek, zachęcając również wszystkich radnych obecnych dzisiaj na sali, żeby za tydzień, w środę, rozpytać pana dyrektora Nowaka, do którego ja nie mam kompletnego zaufania. Co on zamierza zrobić w najbliższym czasie? Mam na myśli też, żeby przedstawić nam bieżącą sytuację finansową, bo jeśli nie ma na ten moment BAT-a albo instytucji w postaci Rady Społecznej Szpitala, to przynajmniej my jako radni mamy prawo, nie przez usta pana prezydenta, który był przedstawicielem w Toruniu, ale czy w Bydgoszczy, przepraszam, ale mamy szansę zapytać wprost pana dyrektora Nowaka, jaka jest sytuacja finansowa na dziś i co zamierza zrobić, jeśli chodzi o plany restrukturyzacji szpitala. Ja pytam wprost radnych, czy podejmujecie państwo takie zadanie? Dziękuję. Ja nie lubię używać mocnych słów, ale dzisiaj sobie pozwolę na to. Chodzi o raport z audytu, który pan prezydent nam obiecał. Nie obiecał. I miesiąc temu, panie prezydencie, i wielu radnych również zgłosiło chęć, aby ten raport otrzymać. I uważam, panie prezydencie, że jest to skandalem, że my radni, którzy staramy się wgłębiać w każdy możliwy dokument, tego raportu nie otrzymujemy, a można go pozyskać w internecie. Ja naiwnie czekałem, panie prezydencie, że go otrzymam. Nie jestem tak szybki, może tak bystry, jak pan radny Andrzej Wiśniewski w pozyskiwaniu różnych dokumentów innymi źródłami, ale w każdym razie naiwnie, tak jak powiedziałem, czekałem i go nie otrzymałem. Oczywiście my już go mamy, także ja już szczerze mówiąc za niego dziękuję, poczytam sobie to od pana Andrzeja Wiśniewskiego, natomiast to, że prasa nas informuje, że oni mają na swojej stronie, że można go kupić czy ściągnąć, no to po prostu jest niewiarygodne, no niewiarygodne. Tego audytu on się w jakimś stopniu pokrywa z tymi wnioskami, które przygotował nasz zespół. A przypomnę, że myśmy pracowali de facto społecznie wiele miesięcy i oczywiście nie było tak szczegółowo, bo nie mieliśmy dostępu do wielu dokumentów, chociażby do procedur przetargowych. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Przepraszam, zrobiliście to zadanie. No, powiedziałem społecznie. Ale dla dobra miasta i dobra szpitala i to jest wielka satysfakcja. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, to znaczy ja uważam, że jest wielka szansa na to, żeby nasz szpital wyszedł z tych terapeutów i rzeczywiście te działania, które podejmuje dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, chociażby propozycje powołania Funduszu Rozwoju Szpitalnictwa, jak to się czyta, założenia tego Funduszu Rozwoju Szpitalnictwa, można powiedzieć, że one są dedykowane rzeczywiście pod potrzeby takich jednostek jak Grudziądzki Szpital. Dlatego, że bolączką Grudziądzkiego Szpitala jest bardzo wysokie oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w parabankach, a ten fundusz właśnie ma spowodować spłatę tych pożyczek. Więc, ale ten szpital jest na pewno do uratowania i jego problemy są przejściowe. I to jest bardzo ważna, potrzebna placówka. Tylko musimy poważnie zacząć nad tym pracować. Dziękuję. Chcąc iść dalej tropem myśli pana Macieja Domowskiego, chciałbym zaapelować do Wysokiej Rady, do pana przewodniczącego, do nas wszystkich tutaj siedzących radnych, do pana prezydenta, aby jak najszybciej jakby pójść w kierunku rozwiązania problemu. A wszyscy nam mówią, Rada Społeczna przy Wojewodzie,
pan minister zdrowia, pan wojewoda, pan marszałek, że mamy powołać Radę Społeczną Szpitala. Dlaczego tego nie czynimy? Proszę wytłumaczyć, czy jest jakaś sensowna sprawa, żeby w tej chwili nie powoływać Rady Społecznej Szpitala? Bardzo bym prosił, żeby ktoś mi to wyjaśnił, bo uważam, że teraz idziemy na urlop, tak? Zbliżamy się wakacje. Kończy się ta sesja, jest jakaś planowana na w końcu sierpnia. Uważam, że powinniśmy tu wszyscy na dobro naszego miasta zgodzić się na to, powołać nadzwyczajną sesję za kilka dni i powołać tą Radę Społeczną Szpitala. Chyba, że coś stoi na przeszkodzie takiej zasadniczej, to proszę mi to wyjaśnić, bo ja nie rozumiem tej sprawy. Proszę Państwa, nie wiem, być może nie mieli Państwo okazji zapoznać się z tą korespondencją, którą dzisiaj otrzymaliśmy między wojewodą, panem przewodniczącym, prawda, i tak dalej. Ja miałem ją trochę wcześniej, więc miałem okazję ją przeczytać. I pan wojewoda wyraźnie wskazuje jego służby prawne w tych opiniach, które są, że oddanie sprawy tego sporu kompetencyjnego do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny nie jest powodem do wstrzymania pełnienia funkcji organu prowadzącego, czyli samo oddanie sprawy do sądu nie zwalnia prezydenta Grudziądza i Rady Miejskiej z obowiązków ustawowych wynikających, dotyczących organu prowadzącego szpital. Dlatego ja również nie rozumiem, dlaczego złożenie papierów w sądzie wstrzymało wykonywanie funkcji, którą dotąd władze Grudziądza, i to zarówno Rada Miejska, jak i pan prezydent, wykonywali. My zdaniem, i tu podzielam zdanie wojewody, nie wdalić się w to, jak spór zostanie rozstrzygnięty, bo jeżeli zostanie rozstrzygnięty na naszą korzyść, to po prostu się okaże, że te obowiązki przejmie kto inny. Ale podzielam zdanie wojewody, że dopóki ten spór nie został rozstrzygnięty, to my łamiemy prawo, nie wywiązując się z ciążących na nas obowiązkach. I to moje oświadczenie, które ja dzisiaj składałem, to była odpowiedź na wezwanie pana wojewody do rady, bardzo delikatne, ale mówiące o tym, że rada, nie powołując Rady Społecznej, łamie prawo, i myślę, że wojewoda nam to jest w stanie udowodnić. Obawy odnośnie schroniska, które kolega radny Krzysztof Gosiński zgłaszał. Faktycznie pamiętam na komisjach i na sesjach, gdzie mówiliśmy o kwocie od 2 do 4 milionów, dzisiaj jest ta kwota 8 milionów złotych. Natomiast prawdą jest też to, że kwota z kosztorysu inwestorskiego, a później kwota poprzetargowa, naprawdę może się horrendalnie różnić. Ja tylko dam przykład mojej poprzedniej pracy, gdzie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi Zakurzewo-Mokre i kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych, natomiast rozstrzygnięcie przetargowe była kwota 1,3 miliona złotych. Także może tak być, chociaż ja życzyłbym tego, żeby tak było, chociaż mam też pewne obawy, czy tak będzie akurat w tym przypadku, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, odniosę się do tego, co mówił kolega Marek Szczepek odnośnie obaw, odnośnie dyrektora Marka Nowaka, który, że tak powiem, negocjuje, tak, w jakiś sposób prowadzi rozmowy odnośnie restrukturyzacji naszego szpitala. Ja sobie przypominam komisję przedsesyjną mniej więcej chyba rok temu, kiedy ni stąd, ni zowąd nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że zostanie zaproszona cała świta szpitalna, czyli dyrektor wraz ze swoimi 5 zastępcami. Byliśmy do rozmowy nieprzygotowani, ale pamiętam, jak dzisiaj pan dyrektor Nowak mówił, że otrzymał od marszałka 100 milionów złotych. Szanowni Państwo, pamiętam także, że chyba 2 dni później było spotkanie dotyczące perspektywy unijnej i projektów, które miały być realizowane, mają być realizowane przez miasto Grudziądz, gdzie jeden z wiceprezydentów w trakcie rozmowy wyszła dyskusja dotycząca szpitala i pamiętam, że jeden z wiceprezydentów mówił o kwocie, którą dyrektor szpitala może pozyskać, to była kwota 30 milionów złotych. Ja powiedziałem, że 2 dni temu, albo bodajże 1 dzień temu, dyrektor mówił o kwocie 100 milionów złotych. No, otrzymałem odpowiedź, no, że te wypowiedzi trzeba traktować z przymrużeniem oka. Także mam obawy te, które mówi tutaj pan Marek Czerwak. Tak? Natomiast trzecia sprawa jest taka, że
moje spostrzeżenie, tak? Raz się zachowujemy, w mojej ocenie, raz się zachowujemy jako organ założycielski, a raz się zachowujemy, nie zachowujemy się jako organ niezałożycielski. Założycielski. Tam przykład, tak? Prezydent, skoro prezydent w wyniku zarządzenia wojewody, tak, przywrócił dyrektora Marka Nowaka do, na funkcję dyrektora, zachował się w mojej ocenie jako organ założycielski, bo jeżeli władze miasta uważały, że nie są organem założycielskim, nie czują się właściciela, to powinien wystąpić do wojewody, ale ten już odwrócił dyrektora Nowaka. To jest interpretacja jednej z kancelarii prawnych, także no to jedna kancelaria może mówić tak, druga tak, ja tą sprawę konsultowałem. Natomiast tutaj sens jest taki, z jednej strony wykonujemy polecenie wojewody, tak, dotyczące przywrócenia dyrektora szpitala, natomiast następne polecenie wojewody dotyczące powołania Rady Społecznej Szpitala, tego nie wykonujemy, tak? No, prosiłbym tutaj wytłumaczyć, bo ja już naprawdę jestem zakręcony, powiem jak wrócę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Rada Społeczna ma być, musi być powołana, panie wiceprzewodniczący Czepek, przez organ tworzący. Skoro my nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych dokumentów prawnych związanych z tym, że to miasto w ogóle jest organem tworzącym, to my nie możemy powoływać Rady Społecznej. Taką mamy od marca sytuację prawną. Ja 13 maja informowałem dzisiaj mówiłem Państwu radnym sprawozdaniu, że 13 maja zwróciłem się do wojewody o podpisanie z Grudziądzem, z gminą miasto Grudziądz, porozumienia wspólnego o powołaniu tej Rady Społecznej. Nie możemy my powoływać, bo byśmy się przyznawali takim aktem, że to my jesteśmy organem tworzącym. Skoro idziemy o rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie możemy robić wbrew temu, o co sami wnioskujemy. Państwo radni macie dzisiaj szczegółowy opis wniosku do RSA i co jest tak naprawdę przedmiotem sporu. Wracając jeszcze do wątpliwości pana radnego Kowalskiego, że kwota, która związana z budową schroniska była na początku taka, a w tej chwili jest wyższa. Ja już też mówiłem, że dzisiaj w jednej dokumentacji jest, może być kilka etapów rozbudowy tego schroniska. Ja już to mówiłem. Pierwsza część związana z budową, sądzę, że po przetargu będzie dokładnie taka, o jakiej mówiliśmy zawsze publicznie, w tym na posiedzeniach komisji. Czyli trudno jej powiedzieć, bo nie chcę, żeby potem powiedziałem, a mówiłem, że będzie, nie wiem, jaki to przetarg po prostu. Nie wiem, jaki będzie przetarg, ale zakładamy, że tak jak pan wspomniał, że na przetargach kwoty są dużo niższe od tych kosztorysowych, to że tu też coś takiego będzie. To były chyba te wszystkie, związane z Radą Społeczną. Nie wiem. Aha, jeszcze tak, to co pan radny mówił, że to zarządzenie moje. Pan wojewoda unieważnił rozstrzygnięcie w swoim nadzorczym moje zarządzenie w sprawie odwołania, więc nie przywrócił Nowaka, tylko akt został zlikwidowany. Tego aktu po prostu rozstrzygnięcie nadzorczym, które pan wojewoda unieważnił, nie było. W związku z tym pan Nowak musi odciąć do pracy. Dziwnego, bo faktyczny stan prawny jest taki, że organem założycielskim dla szpitala jest dzisiaj miasto. Od wielu lat. Kto da takie prawo, aby w jednej chwili zmienić ten stan prawny, który trwa? Ten stan prawny, jeszcze raz się odnoszę, może zmienić tylko sąd, do którego się pan zwrócił. Tylko taka decyzja podjęta przez sąd, która oczywiście podlega też trybowi prawnemu, powołania i tak dalej, może spowodować zmianę stanu prawnego. Dzisiaj pana kompetencji, bezwzględnej kompetencji jest powołanie w trybie natychmiastowym Rady Społecznej Szpitala i to jest pana prawnym obowiązkiem. Bo to, co pan dzisiaj realizuje, to jest ewidentne łamanie prawa. Pan tu na tej sali łamie prawo. Dziękuję bardzo.
dziękuję bardzo, panie prezydencie, na tematy różne tutaj w tej sali, to proszę mi powiedzieć, na podstawie jakiego dokumentu prawnego jesteśmy organem tworzącym? Na podstawie jakiego dokumentu? Ja zadam panu prezydentowi jeszcze jedno pytanie. To proszę mi odpowiedzieć, na podstawie jakiego stanu prawnego powołał pan w minionych latach pana dyrektora Nowaka na dyrektora szpitala, na podstawie jakiego aktu prawnego Rada Miejska poprzedniej kadencji powołała Radę Społeczną Szpitala, bo jak rozumiem, taki akt prawny, jeżeli dziś nie istnieje, to nie istniał również wtedy, prawda? To proszę mi powiedzieć, bo pyta pan radnego Kosińskiego, żeby podał panu akt prawny. To niech pan poda akt prawny, na podstawie którego przez ostatnie wiele lat pan pełnił rolę organu prowadzącego, a Rada Miejska powoływała kolejne rady społeczne. Proszę podać akt. Powołanie pana dyrektora Marka Nowaka, to tak na marginesie, ja go nie powoływałem, powołał prezydent, który był przede mną, a jak pamiętam, to panie tu powiedziałem. Ale to ta sprawa, natomiast... A jak na podstawie jakiego aktu? Czy powiem państwu, nie wiem, że z państwa... Państwo radni, proszę spokój, pan prezydent mówi, szanowni panowie, proszę o spokój. Państwo radni, na tych kilkunastu czy kilkudziesięciu stronach opisane dokładnie, że w okresie przekazywania przez ustawę sejmową z 1998 roku, ustawa sejmowa, która przygotowywała Polskę do zmiany administracyjnej, pamiętacie państwo, było 16 województw od 1 stycznia 1999 roku pan premier Buzek ówczesny wydał rozporządzenia. Pan radnego Kosickiego absolutnie nie interesuje to, co ja mówię. Absolutnie. Nawet się nie stara słuchać. Więc będzie prawdopodobnie, bez względu co powiem, to i tak będzie swoje mówił po raz kolejny, nie słuchając, co mówię. Proszę państwa, wówczas premier rządu, zgodny z prawem, pan Jerzy Buzek, który był wtedy, wydał rozporządzenie, które przypisywało szpitale do poszczególnych samorządów wojewódzkich i powiatowych. Na skutek protestów niektórych samorządów Trybunał Konstytucyjny unieważnił 47 artykuł tej ustawy, która przygotowywała Polskę do zmiany administracyjnej. 47 artykuł mówił o szpitalach. Unieważnił ten 47 artykuł, jak również rozporządzenia prezesa, które były na podstawie tego artykułu wydawane. Po prostu nie istniały one w obrocie prawnym. Na podstawie tych rozporządzeń wpisywano potem do KRS-u, czyli Krajowego Rejestru Sądowego w poszczególnych województwach, kto jest organem tworzącym. Informuję im pana po raz kolejny w tej sali, że dzisiaj, gdyby pan wystąpił do KRS-u w Toruniu, to tam dalej organem tworzącym jest wojewoda. Dalej. Nie wypisano. W 2001 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w 2000, że do czerwca 2001 premier musi wydać nowe rozporządzenie zgodne z Trybunałem Konstytucyjnym. Premier wydał dla wszystkich szpitali z wyjątkiem jednego, szpitala Grudziąckiego. 384 szpitale otrzymało, czy 383, a 384 nie. Nie wypisano. U pana wojewody jest rejestr zakładów leczniczych. Rejestr. Wszyscy, którzy chcą się w województwie zajmować leczeniem, muszą mieć wszystkie dokumenty, żeby tam być wpisane. Wpisano nas do rejestru na podstawie rozporządzenia, które zostało unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny i ktoś tego nie zmienił. I w dobrej wierze, ja tu pana prezydenta Wiśniewskiego obronię, w dobrej wierze ktoś podejmował decyzję przede mną, jak również Rada i ja tak samo, w dobrej wierze, że ten szpital jest nasz. Prawnie okazało się, że nie ma żadnego dokumentu dzisiaj, który przypisuje szpital do samorządu grudziąckiego. Prawnie to się okaże. W sobie. Za obronę dziękuję, muszę się dzisiaj obronić, bo... Ale powiem panu tak, ja przychylam się do prawników biura prawnego pana ministra zdrowia, który mówi, że miasto powiat Grudziąc w okresie od 25 czerwca 2001 roku do dnia 10 września 2006
wykonywało faktycznie bez podstawy prawnej prawa i obowiązki organu założycielskiego wobec szpitala, czyli wykonywało przez większość mojej kadencji bez podstawy prawnej, ale faktycznie było takim organem, jak stwierdza ten. Natomiast dalej w opinii tej jest powiedziane, nie ma wątpliwości, że począwszy od dnia 10 września 2006 roku miasto na prawach powiatu Grudziądz wykonywało prawa i obowiązki organu założycielskiego wobec szpitala imienia Biegańskiego w oparciu o artykuł 43j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. I na podstawie tego artykułu ja w samej końcówce mojej kadencji, jak i pan przez całą dotychczasową kadencję pełnił rolę tego organu. I tak jak powiedziałem, dopóki sąd nie rozstrzygnie tego sporu, nie ma podstaw do tego, żebyśmy jako władze Grudziądza, i to mówię nie tylko o panu, ale również o nas, ponieważ wojewoda i nas wzywa do zaprzestania łamania prawa, na podstawie tego przepisu, który teraz podałem, nadal powinniśmy pełnić funkcję organu założycielskiego. Jeżeli tego nie robimy, to w mojej ocenie łamiemy prawo. Dziękuję bardzo. W momencie, kiedy wojewoda, tak jak pan prezydent tutaj mówił, unieważnił, tak, zarządzenie prezydenta odwołujące Marka Nowaka, to pamiętam pierwotnie władze miasta chyba ustami rzecznika mówiły o tym, że skierujemy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale dlaczego o tym mówię? Że z jednej strony pan prezydent wykonał polecenie pana, to znaczy wykonał, no w jakiś sposób, tak, no przychylił się do tego, przychylił, bo nie musiał tego robić, tak? Dalej teoretycznie pan Janczyński mógł być pełniącym obowiązki dyrektora. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo dam teraz przykład pani Kurzyńskiej, byłej dyrektor muzeum, gdzie było orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mówiące o tym, że została niezgodnie z prawem usunięta ze stanowiska, i też ustami rzecznika usłyszeliśmy, że zacytuję, tutaj sobie zapisałem, tak, pomimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odwołanie było skuteczne, czyli pan prezydent raz się zachowuje w wygodnej sytuacji, interpretuje to tak, w innej sytuacji interpretuje tak. Dokładnie inna. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości w przypadku muzeum, to tu jest organem, który powołuje dyrektora, czy nie powołuje. Odwołując się do przypadku zarządzenia rozstrzygającego pana wojewody, gdybym ja się odwołał do WSA, to znaczy, że jestem organem tworzącym. Dlatego się nie odwołam. Panie prezydencie, mam tutaj przed sobą pismo wojewody skierowane do Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 czerwca. Chciałabym, aby pan prezydent podał komentarz, czy stosunkowo się do tego zdania, które odczytam. Bardzo proszę, tak? Zaniechanie w zakresie powołania Rady Społecznej stanowi naruszenie prawa, które skutkuje niefunkcjonowaniem ustawowego organu służącego pomocą dyrektorowi szpitala w zarządzaniu, a w razie potrzeby deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. Proszę o komentarz do pierwszej części wskazówki do Rady Miejskiej. Dziękuję. Rzecz polega na tym, że z panem wojewodą różnimy się co do stanowiska prawnego powołania Rady Społecznej. Dzisiaj kto ma powołać tę Radę Społeczną? Pan wojewoda mówi we wszystkich wystąpieniach swoich, że to prezydent Grudziądza jest organem tworzącym, a ja mówię, że nie. I czekamy poprzez rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, kto jest tym organem tworzącym. Nie będę komentował pism pana wojewody, one są takie, jakie są, tylko że powiem, wszystkie będziemy państwu dawać natychmiast, jak przyjdą do waszej informacji. Pisma, przychodzą faksy, pisma, które od pana wojewody jeszcze nie, tego, o którym pani mówi, to jest faks, który przyszedł wczoraj, innych pism nie mam, będziemy państwa informować. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Przypominam pan radny Michał Czepek. Szanowni państwo, i ja przypominam jedną rzecz, że wszelkie kwestie dotyczące opinii RIO, opinii Komisji Rewizyjnej są przedstawiane w punkcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium. Tutaj, szanowni państwo, tak jak państwo pamiętacie, z ubiegłych lat jest przeprowadzana dyskusja, a więc wszystkich państwa zachęcam do dyskusji nad tym punktem. Po wyczerpaniu dyskusji, szanowni państwo, przystępujemy oczywiście do głosowania.
moje pytanie następujące. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przypominam, że teraz będziemy głosować. Przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Na sali obecnych Państwa 22 radnych. W związku z powyższym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę przeliczyć. Trzynastu radnych głosowało za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Ośmioro radnych jest przeciw. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Oj, tam nie wychodzi tam dziennik, Szanowni Państwo, bo wychodzi 23. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, jestem zobowiązany ponowić głosowanie i tutaj Panią sekretarz prosić o rzetelne przeliczenie głosów. Jeszcze raz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Ośmiu radnych jest przeciwnych. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. Szanowni Państwo, w 2015 roku dochody Grudziądza wyniosły 494 miliony złotych. Z tego dochody bieżące około 424 miliony złotych i majątkowe 70 milionów złotych. Z kolei wydatki to łącznie około 468 milionów złotych. Z tego wydatki bieżące 408 milionów i majątkowe 60 milionów. Nadwyżka wyniosła 25 milionów złotych. Po stronie dochodów należy zaliczyć dochody własne, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na zadania zlecone. Z kolei po stronie wydatków znalazły się rodzenia i pochodne, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne. Podatki i opłaty są traktowane przez mieszkańców jako ciężar, który muszą ponosić, jednak są one jednym z podstawowych źródeł dochodowych. Od kilku lat staramy się podnosić poszczególne stawki podatków i opłat systematycznie o niewielki wskaźnik, by Grudziądzanie nie odczuwali zbyt drastycznych podwyżek. W skali roku z tego tytułu wpłynęło ponad 71 milionów złotych. Środki te przeznaczamy m.in. na realizację inwestycji czy zabezpieczenie wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Dodam, że zgodnie z prawem na wnioski podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, stosujemy umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Z kolei udział w podatkach z budżetu państwa, czyli w podatku od osób fizycznych i osób prawnych na koniec 2015 roku wyniósł 80,6 miliona złotych. Wysokość tej kwoty naliczana jest w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe natomiast zostały zrealizowane na poziomie 5,5 miliona złotych. W ubiegłym roku ogłosiliśmy 203 przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości. 19 z nich zakończyło się pozytywnie,
co dało ponad 4,7 miliona złotych dochodów. Do budżetu miasta co roku wpływają również subwencje i dotacje. Ta pierwsza pozycja zrealizowana na poziomie 149 milionów złotych, a druga wyniosła ponad 143 miliony złotych. Spośród dotacji celowych należy wyróżnić te na realizację zadań własnych bieżących, jak również inwestycyjnych oraz zadań zleconych. Wzrost o około 1 miliona złotych w porównaniu do wykonania na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2015 roku w pozycji dotacje z budżetu miasta wynika przede wszystkim ze wzrostu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Dotacja ustalana jest na mocy ustawy o systemie oświaty, a jej wysokość wynika z wydatków bieżących ponoszonych w placówkach publicznych lub kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz naboru uczniów do placówek niepublicznych. W analogicznym okresie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 1,5 miliona złotych. To skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia, jak i obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz regulacji płac wynikających z awansu zawodowego nauczycieli. Analiza struktury wykonania dochodów wykazuje jednoznacznie, że najważniejszymi pozycjami dochodów są transfery z budżetu państwa i dotacje, które stanowią blisko 76% wszystkich dochodów miasta. Jedynie 24% dochodów budżetu to wynik samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane przeze mnie działania w zakresie polityki finansowej miasta w 2015 roku koncentrowały się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie miasta oraz na utrzymanie wskaźnika obsługi długu na bezpiecznym poziomie. Poziom zadłużenia mieści się w granicach określonych ustawą o finansach publicznych i jest pod pełną kontrolą. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 209 milionów złotych i jest niższe o ponad 31 milionów złotych w porównaniu z 2014 rokiem. W ubiegłym roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, dokonaliśmy wykupu obligacji na kwotę ponad 30 milionów złotych. Ponadto nie wyemitowaliśmy, choć pierwotnie była taka możliwość, obligacji o wartości 16 złotych, a tylko dokonaliśmy przesunięć na rok 2016 wykupu wyemitowanych w 2013 obligacji na kwotę 12 milionów złotych. Na koszt obsługi naszego długu składa się stała marża oraz zmienna stawka bazowa WIBOR. W ciągu 2015 roku WIBOR 1M i WIBOR 6M zostały obniżone. Ich niższy poziom oraz spłata ponad 31 milionów złotych zadłużenia pozwoliły na obniżenie kosztów obsługi długu o około 1,5 miliona złotych w skali roku. Szanowni Państwo, przygotowując coroczny plan dochodów i wydatków, przede wszystkim kierujemy się rachunkiem ekonomicznym. Niezwykle ważny jest również szeroko pojmowany interes społeczny. Gospodarne i oszczędne zarządzanie majątkiem samorządowym umożliwia nam wykonanie wszystkich zadań nałożonych na gminę miasto Grudziądz z mocy ustawy oraz systematyczną poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także zapewnienie dostępu m.in. do instytucji kultury i sportu. Wysiłek, który podejmowaliśmy w tym zakresie, znalazł odzwierciedlenie w budżecie miasta. Jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za oświatę i politykę społeczną. Dwa niezwykle drogie filary demokratycznego państwa. Nie inaczej jest w Grudziądzu. Największymi sferami aktywności miasta
określanymi poprzez wartość wydatków na oświatę i edukację stanowiące 45% sumy wydatków bieżących. Drugą sferą wydatków jest polityka społeczna, około 36% wydatków bieżących. Na kolejnym dopiero jest szeroko pojmowana gospodarka i infrastruktura komunalna, blisko 15% oraz pozostała działalność około 6%. W roku 2015 zrealizowaliśmy w naszym mieście kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Od tych dużych o wartości przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych do takich o wartości kilku tysięcy złotych. Wśród nich znalazła się m.in. modernizacja sieci tramwajowej, renowacja parku miejskiego, tak zwane pierwsze wyposażenie szpitala, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Sobieskiego, wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego muzeum, budowa zadoszenia trybuny głównej na stadionie Olimpia oraz wykonanie oświetlenia i modernizacja stadionu Żużlowego, przebudowa ulicy Zamkowej i modernizacja ciągów pieszych na Górze Zamkowej, modernizacja basenów odkrytych w Tarnie, rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie lasu komunalnego, zakup samochodów pożarniczych, modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w zespole szkół rolniczych, termomodernizacja budynków domu pomocy społecznej przy ulicy Armii Krajowej, rozbudowa bazy Centrum Edukacji Ekologicznej, likwidacja niskiej emisji na terenie miasta, budowa oświetlenia ulicznego, dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacja zbiorników bezodpływowych oraz zmiany systemu ogrzewania, czy chociażby renowacja niemieckich fontanny w parku miejskim. Nie ograniczamy się do zadań inwestycyjnych. Równie ważną sferą jest finansowanie zadań związanych z działalnością instytucji kultury, funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, utrzymaniem infrastruktury przystankowej, letnim i zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem miejskich instytucji, zieleni na miejskich terenach, zapewnieniem dostępu do świadczeń z pomocy społecznej czy pomocy dla dzieci w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, wspieranie seniorów poprzez Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu oraz dla osób niepełnosprawnych dzięki działalności warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy. Warto również podkreślić, że w 2015 roku na realizację zadań publicznych ogłosiliśmy 19 otwartych konkursów ofert, realizując 142 zadania, które zleciliśmy 51 organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Na ten cel przekazaliśmy z budżetu miasta dotacje w wysokości 7,7 miliona złotych. Należy także pamiętać o 22 projektach zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wyniosła około 1,9 miliona złotych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmodernizowano boiska, powstały place zabaw, siłownia plenerowa, miasteczko ruchu, wyposażono także planetarium i obserwatorium w nowy sprzęt. Właśnie dzięki inwestycjom, projektom, wspieraniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych budujemy markę naszego miasta. Wszystkie zadania staramy się realizować z najwyższą starannością, ze szczególną dbałością o jakość usług publicznych, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów. W ubiegłym roku Grudziądzki Samorząd znalazł się na pierwszym miejscu rankingu wspólnoty, jeżeli chodzi o obciążanie kosztami administracyjnymi mieszkańców pośród wszystkich miast na prawach powiatu. To obciążenie wynosiło 214 zł 55 groszy na jednego mieszkańca. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Mieszkańcy Grudziądza, pragnę zapewnić Państwa, że w naszym mieście przestrzegamy dyscypliny finansów publicznych, a ja stoję na straży właściwego wydatkowania pieniędzy publicznych.
Wpłata zobowiązań następuje terminowo, a wszystkie inne wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są na tak, co wskazuje na właściwy kierunek, drogę, którą zmierzamy w kierunku rozwoju gminy miasta Grudziądz oraz na dobrą i rzetelną pracę całego zespołu ludzi, pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy. Podsumowując moje wystąpienie, raz jeszcze zwracam się do wszystkich radnych o udzielenie mi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Absolutorium to instytucja oparta na legalnym, rzetelnym, gospodarnym, celowym i oszczędnym wykonywaniu wydatków, na co dowodem jest przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Proszę Państwa, by za chwilę, gdy decydować będziecie, czy głosować za udzieleniem absolutorium, czy też nie, skupili się Państwo na merytoryce i odnieśli do faktów związanych z wykonywaniem budżetu. Moją rolą jest zapewnienie właściwego funkcjonowania miasta oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Zarządzanie miastem to wielka odpowiedzialność, ale to także dla mnie od blisko 10 lat lekcja szacunku i pokory w odniesieniu do tych, którzy to miasto współtworzą. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy swoją codzienną pracą służą mieszkańcom Grudziądza. Jestem głęboko przekonany, że zarówno ja, jak i Państwo radni myślicie o naszym mieście i Grudziądzanach jako wspólnocie celów, które razem jesteśmy w stanie osiągnąć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dostarczyć materiały w tej kwestii, ponieważ Rada po pierwsze musi się zapoznać z tymi materiałami i mam pytanie, czy Państwo sobie życzycie szczegółowe odczytanie uchwał? Tak. Będę tylko zobowiązany i będę Państwa prosił, że w tym momencie, kiedy będzie część tabelaryczna, ja będę odsyłał do przedstawionych materiałów, tak? Bo tabelę się bardzo trudno czytuje. Jeżeli nie ma się przed sobą dokumentów, to jest duży problem. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności odczytam uchwałę RIO dotyczącej... Przepraszam, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2015. Ja proszę mi wybaczyć za mój głos, tak, bo nie wiem, czy uda mi się do końca to doczytać, ale mam nadzieję, że nie będzie tak tragicznie. Grudziądz, 30 maj 2016 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Grudziądza, działająca zgodnie z artykułem 18 a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446, opiniuje pozytywnie z zastrzeżeniami wykonania budżetu gminy miasto Grudziądz za 2015 rok. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Grudziądza, opiniując wykonanie budżetu miasta za rok 2015, uwzględniła przedłożone przez prezydenta Grudziądza dokumenty wynikające z treści artykułów od 265 do 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Niżej wymienione dokumenty przekazano w terminach określonych ustawą. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 rok, informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasto Grudziądz według stanu na dzień 31.12.2015 rok, uchwała nr 19/S/2016 składu orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez prezydenta Grudziądza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta. Komisja Rewizyjna, kontrolując i opiniując wykonanie budżetu, zapoznała się z uchwałą budżetową, uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu. W ocenie realizacji budżetu uwzględniono także protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2015 roku, protokoły kontroli wewnętrznych urzędu oraz wyniki kontroli zewnętrznych. Podczas wypracowywania opinii przez Komisję członkowie Komisji indywidualnie analizowali dokumenty w punktach 2.4, natomiast ocena i analiza sprawozdania z wykonania budżetu odbyła się poprzez wcześniejsze przydzielenie każdemu z członków komisji części sprawozdania do wnikliwej analizy oraz prezentacji wniosków i ocen podczas obrad komisji. W wyniku prac komisji ustalono, co następuje.
Budżet gminy Miasto Grudziądz na rok 2015 uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza nr 4/1/15. Planowany budżet przewidywał kwoty po stronie dochodów 479 066 892 zł, po stronie wydatków 440 668 749 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 38 398 143 zł. W trakcie roku 2015 w budżecie miasta dokonano 9 zmian poprzez uchwały Rady Miejskiej oraz 15 zmian zarządzeniami prezydenta Grudziądza na podstawie stosownego upoważnienia. W wyniku przeprowadzonych zmian zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków budżet zwiększył się w stosunku do pierwotnie zaplanowanego w uchwale budżetowej. Po wprowadzonych zmianach zamiast budżet miasta kształtował się następująco. Po stronie dochodów 494 754 279 zł, po stronie wydatków 477 556 608 zł. Planowana nadwyżka budżetowa 17 197 671 zł. Faktyczna realizacja budżetu za 2015 rok wynosiła: po stronie dochodów 494 068 930 zł 70 groszy, co stanowiło 99,9% planowanych dochodów. Po stronie wydatków 468 542 774 złote 21 groszy, co stanowiło 98,1% planowanych wydatków miast. Nadwyżka wyniosła 25 526 156 zł 49 groszy i stanowiła 148,4% planowanej nadwyżki na rok 2015. Wykonanie w 2015 roku dochody, na wykonanie w 2015 roku dochody złożyły się następujące pozycje. Podatki i opłaty 71 312 117 zł 7,16 groszy. Udział w podatku budżetu państwa 80 601 787 zł 87 groszy. Dochody majątkowe 5 511 164 zł 61 groszy. Pozostałe dochody i odsetki 42 743 167 zł 39 groszy. Subwencja do subwencji budżetu z budżetu państwa 149 357 173 zł. Dotacje celowe i środki z innych źródeł 144 543 520 zł 67 groszy. W 2015 roku miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 494 068 930 zł 70 groszy, z czego największe wartości to subwencje z budżetu państwa stanowiące 30,2% dochodów ogółem oraz dotacje celowe, które stanowiły 29,3% dochodów ogółem. Dochody majątkowe, które planowano pierwotnie na kwotę 75 561 744 zł, w trakcie roku budżetowego zmniejszono do 70 304 151 zł i ostatecznie ich wykonanie było na poziomie 70 123 1667 zł i 50 groszy, co stanowiło 99,7% planu po korektach. Wskaźnik procentowy dochodów ogółem ukształtował się na poziomie 99,9% planowanych na 2015 rok dochodów. Realizacja wydatków w 2015 roku zamknęła się kwotą 468 542 774 złote i 21 groszy, co stanowiło 98,1% zaplanowanych wydatków. Ogólna struktura wydatków w 2015 roku ukształtowała się następująco. Wydatki bieżące stanowiły 87,1%, natomiast wydatki majątkowe, w tym inwestycje, stanowiły 12,9%. Największe pozycje wydatków bieżących to wynagrodzenia i pochodne 176 148 519 zł i 33 grosze. Dotacje z budżetu 34 103 241 zł i 61 groszy. Wydatki na obsługę długu 6 811 342 zł i 74 grosze. Pozostałe wydatki bieżące stanowią
kwotę 190 869 956 zł 42 groszy. Poszaliśmy nasze uwagi, podzielaliśmy, apelowaliśmy o uwzględnienie zastrzeżeń Komisji Rewizyjnej, która, jak Pan czytał, no miała bardzo istotne i podstawowe w naszej ocenie uwagi. W trakcie głosowania, bodajże 3 osoby głosowały przeciwko, to znaczy nie odmówiły udziału w głosowaniu, nie brały udziału w podjęciu tej decyzji. Natomiast Pan Kosiński i ja zgłosiliśmy zdanie odrębne, które pokrywa się dokładnie ze stanowiskiem Klubu Radnych, albo inaczej Klub Radnych podzielił nasze stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu i to również jest dołączone do protokołu Komisji Rewizyjnej, ale tak jak to zostało powiedziane, jak mówiliśmy z Panem Przewodniczącym, stanowisko to przedstawi szef klubu. Chciałbym tylko powiedzieć, że no, otrzymana dzisiaj opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii Komisji Rewizyjnej, w mojej ocenie miażdżąca. Proszę tak, zresztą za chwilę wszyscy ją usłyszymy, jeżeli Państwo nie czytali. No, najlepiej wskazuje na kompletne rozejście się przekonania Pana Prezydenta, które zaprezentował Komisji Rewizyjnej, która głosowała za pozytywną oceną i udzieleniem absolutorium, a tym, co na temat tego wykonania miała do powiedzenia Regionalna Izba Obrachunkowa. I w tym wypadku ci członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy wystąpili ze zdaniem odrębnym, w pełni to stanowisko Komisji Rewizyjnej, Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej podzielam. Izby Obrachunkowej, tak? Właśnie ją się tak. Ja się wtedy odniosę do tego chronologii pewnej, powiem co jak wyglądało, tak? Dobrze, dobrze. Właśnie tak wiem, zamiast tego numer 5. Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie przedmiotu prezydentowi Grudziądza za 2015 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punktu 8 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1997 roku o uprawnieniach Izb Obrachunkowych, dziennik ustaw 2016, pozycja 561 w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1997 roku Samorządzie Gminy, dziennik ustaw 2016, pozycja 446 oraz zarządzenia nr 3 z 2016 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie składu orzekającej i zakresu ich działania. Skład orzekającym osobom przewodniczący składu Państwa Szkodkowska Czarnego-Jurienia, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia prezydenta Grudziądza absolutnego za 2015 rok. Jeszcze moi poprzednicy tutaj, którzy byli na tej sali, niejednokrotnie mówili, że to zmierza w końcu do tego, że miasto, że tak powiem, zostanie w cudzysłowie mówiąc zarżnięte. I tak się stało niestety, także to były słowa prorocze. Ale co innego jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja, Szanowni Państwo, chciałbym się tu posłużyć datami i przedstawić, jak to wygląda, bo teraz ja po odczytaniu tego dzisiaj dostałem tą opinię negatywną, a z 4 maja była opinia z istotnymi zastrzeżeniami pozytywna, tak? No to ja nie bardzo... Tak, no ale to ja mam pytanie do kolegi radnego, czy opiniuje się negatywnie z istotnymi zastrzeżeniami, czy tutaj był chochlik, czy tutaj był wybieg? Proszę mi dokończyć, ja powiem jedno, tak? Trzeba spytać Rio. Ja powiem jedno, no nie będę pytał, być może Rio jest wystraszony nowymi rządami, także nie będę już się do tego odnosił. Chcę się odnieść do pewnej rzeczy, tak? Do tej, że była najpierw uchwała jedna Rio, później ona była poprawiona przez ten błąd i oni opiniują z istotnymi zastrzeżeniami, tak? Ale tu jest napisane, że opiniują negatywnie. Opinię komisji. Ale zaraz. Ja chcę coś innego powiedzieć, do czegoś innego zmierzam. Do tego, że opinia komisji rewizyjnej w dużej mierze, bardzo dużej mierze, jest oparta o uchwałę składu orzekającego. Ale wiem, co pisałem, tak? No, no ale... Ostatnio na posiedzeniu Komisji Radnej też miał odrębne zdanie. Ja to szanuję i proszę, nie wiem, że jestem podziemiony, to proszę, żebym mógł naprawdę no, do końca dokończyć swoją wypowiedź.
na tej opinii była oparta opinia komisji rewizyjnej. Oczywiście wszystkiego nie uwzględniliśmy w niej, natomiast najważniejszą rzecz, czyli sprawę szpitala, która rzutuje na sytuację finansową miasta, została ujęta. I teraz niejako komisja rewizyjna wyraziła opinię, mówię w bardzo dużej mierze wzorując się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, i tąże opinię, ten sam skład orzekający, tak, po dwóch tygodniach wydaje, w zasadzie zaprzecza swojej opinii pierwotnej, a na domiar, nie wiem, to chyba w ramach kabaretu, tak, no przepraszam, że tego słowa użyję, ale 21 czerwca wpływa to do Biura Rady Miejskiej, tak, no i w połączeniu pisze, że mamy 2 tygodnie do miesiąca odwołania, tak, no przecież chyba Regionalna Izba Obrachunkowa nie sądzę, że nie wiedziała, że 22 w Grudziądzu będzie sesja absolutoryjna, a panie radni, szanowni państwo, powiem jedno, tak, to, że spektakl polityczny od iluś miesięcy między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą trwa, to jest jedno, ja w tym nie chcę uczestniczyć. Ze swojej strony powiem tak, gdyby opinia, proszę mi pozwolić, gdyby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była negatywna, to mówię z ręką na sercu, że opinia komisji rewizyjnej, albo przynajmniej moje stanowisko by było negatywne, bo wzoruje się, tak, no powiedzmy na tym, że jest to ciało, które no, ma większą wiedzę niż ja, tak, jeżeli ono mówi o pewnych zastrzeżeniach i te zastrzeżenia artykułuje, niemniej nie opiniuje negatywnie, to w mojej ocenie przynajmniej ja nie mam powodów do tego, żeby opiniować negatywnie. Natomiast swoje zastrzeżenia co do wykonania budżetu, tak? Ale to już nie chodzi o nie tyle o sprawy finansowe tutaj, że tak powiem, szczegółowe. Mam i od początku tego roku i w trakcie tamtego roku swoje stanowisko przedstawiałem niejednokrotnie tutaj z kolegami, głosując przeciw, wstrzymując się, jeżeli były podejmowane uchwały zmieniające budżet. Także no, jeżeli będzie trzeba, będziemy mogli, ja proszę o wypowiedzi innych radnych, ja z miłą chęcią będę polemizował. Dziękuję. Przeczytałem tę opinię Komisji Regionalnej i Obrachunkowej. Dowiedziałem czegoś, co niestety zdarza mi się doznawać ostatnio bardzo często, czyli takiej gorzkiej satysfakcji. Ponieważ tak naprawdę to stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest opinią o jakości opinii, którą wydała komisja rewizyjna. Na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie, właśnie mówi pan nie. Nie, nie, ale dam na to przepraszam. Właśnie to, czego dotyczyła dyskusja i co próbowaliśmy wam uświadomić i czego, dlaczego odmówiliśmy uczestniczenia jakby w tym spektaklu, to było to, że kompletnie komisja rewizyjna zignorowała zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bo panie przewodniczący, to, że w pana sprawozdaniu znalazła się część tych słupków, dochody takie, wydatki takie, na oświatę tyle i tak dalej, to nie znaczy, że pan to powtórzył, że pan się oparł na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Istotą, i dzisiaj ta opinia powinna to już wszystkim uświadomić, istotą tamtej opinii, wydanej z istotnymi zastrzeżeniami, są właśnie istotne zastrzeżenia, które komisja rewizyjna w swojej opinii praktycznie kompletnie pominęła. I to był nasz spór. Ja nie kwestionowałem tego, że tej części opinii RIO, która mówiła, że tam takie były wydatki i tak dalej. Nie, ja po prostu apelowałem i rozumiem, że to samo robił z tej samej pozycji występował pan Kosiński, apelowaliśmy, żeby w naszej opinii uwzględnić istotne zastrzeżenia RIO, a te zastrzeżenia w mojej ocenie dyskwalifikują budżet roku 2015 i nikt poważny nie może go uznać za podstawę do udzielenia absolutorium. I tego dotyczyło nasze zdanie odrębne. Natomiast co zrobiła Regionalna Izba Obrachunkowa? No właśnie wyraziła opinię. Co ona myśli o opinii
komisji rewizyjnej wytknęła nam wszystkie błędy, które jakby popełniliśmy, nie uwzględniając zastrzeżeń Izby i dodatkowo niejako dokonała nam wykładni dodatkowej. Nie jest ona niepotrzebna, bo ja oczywiście w trakcie dyskusji znam te wszystkie konsekwencje, które tu są podane, że w przypadku tam wskaźnik może być 0,5, że w przypadku likwidacji obciąży nas 500 milionów, w przypadku przekształcenia 400 kilka milionów. To są rzeczy, no, jak sądzę, dla każdego z nas powszechnie znane, bo my w tej, że tak powiem, tematyce siedzimy od wielu miesięcy, ale widocznie RIO uznało, że należy członkom komisji rewizyjnej to uświadomić, ponieważ co RIO kwestionuje? To, że właśnie zupełnie w opinii komisji rewizyjnej nie odniesiono się do tego, co stanowi istotę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli istotnych zastrzeżeń. I dlatego uważa, że taka opinia komisji rewizyjnej nie może być podstawą dla radnych do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium. I w tej sprawie wypowiedziała się komisja rewizyjna. Natomiast to, co jest pewną wartością dodaną i co przyjmuję z ogromnym zadowoleniem, to jest informacja, dodatkowo skład informuje, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęło uchwałę o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej Grudziądza w latach 2012-2015 i w pierwszej połowie 2016 roku. Ja to odczytuję jako bieżący, ścisły monitoring Izby nad tym, co się wyprawia w grudziądzkich finansach publicznych i mam nadzieję, że to przyniesie zamierzone efekty. Także to przyjmuję bardzo pozytywnie. Natomiast myślę, że jako członkowie komisji rewizyjnej sami żeśmy zapracowali na tę opinię negatywną, którą podzielam oczywiście, i dlatego między innymi odmówiliśmy uczestniczenia w tym i podpisania tej uchwały. Ja tylko mam nadzieję, że, bo z tego niestety nie wynika, że Izba została poinformowana o tym, jak wyglądało głosowanie w komisji rewizyjnej, bo nie wiem, czy Izba taką informację posiada, bo w tych wyjaśnieniach nic na ten temat nie ma. I tak to należy odbierać. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to tylko powód do bardzo, bardzo gorzkiej satysfakcji, ale miejmy nadzieję, że być może ten nadzór i monitoring, ten raport o gospodarce finansowej z lat 2012-2015 aż do obecnego czasu otworzy oczy jeszcze tym, którzy nie wiedzą, do jakiej katastrofy finansów publicznych w naszym mieście doprowadzi. Jeżeli pan radny Andrzej Wiśniewski mówi, że istotne zastrzeżenia, co na dzień dzisiejszy spowodowało, że sytuacja taka miasta jest, a nie inna? Sytuacja regionalnego szpitala, tak? Czyli ja uważałem i pozostali członkowie komisji rewizyjnej, którzy się pod tym podpisali, że to jest sedno sprawy, bo gdyby nie szpital, gdyby nie ta sytuacja, nie byłoby tego problemu. Natomiast to, czy nam się obligacje wykupiło za parę milionów w porównaniu do 0,5 miliarda złotych, wie pan, to uważam naprawdę za bachostkę. Także no to jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, pan się tak na tą Regionalną Izbę Obrachunkową, szanowny kolego radny, powołuje, tak, no a ja po tej opinii, którą dzisiaj otrzymałem, to mam rozdwojoną jaźń, tak, bo z jednej strony mówię, opiniuję w jakiś sposób pozytywnie, tak, jeżeli chodzi o wykonanie tego budżetu, ma istotne zastrzeżenia, pamiętam rok temu miała, to była opinia z zastrzeżeniami, dzisiaj jest z istotnymi zastrzeżeniami, czyli sytuacja, że tak powiem, uważam, że się pogorszyła, natomiast nie zaopiniowała tego negatywnie, a to, że oni... Mogliśmy tutaj wszyscy w zasadzie przepisać wszystkie rzeczy, które Regionalna Izba Obrachunkowa wytyka, ja rozumiem, że wtedy nie było. Okej, okay, no inna sprawa jest taka, że no, Regionalna Izba Obrachunkowa jako poważne ciało, mówię jeszcze raz, uważam, że wiedziała, kiedy jest sesja absolutoryjna w Grudziądzu, tak, mogła tą uchwałę szybciej przekazać. Komisja mogła się zebrać, tak, jest 2 tygodnie, no pewne
żebym powiedział tak, no w polityce jestem nie od dzisiaj, uważam, że pewne zamierzenia zacelowe. Dziękuję na to. Ja jest bardzo chyba prosił powiedzieć wcześniej, czy nie. Natomiast od negatywnej opinii na temat tego, co zrobiła komisja rewizyjna, nadal się można odwołać, bo to jakby nie jest związane z tym głosowaniem, które za chwilę będzie. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła opinię, którą przygotowała komisja rewizyjna, wydała o niej negatywną opinię i nadal, jeżeli uważa pan, że ta opinia jest krzywdząca dla komisji rewizyjnej, albo coś niesamowitego, że jest polityczna, to proszę się od tego odwołać. Proszę zebrać komisję rewizyjną i będziemy dyskutowali. Być może trzeba się od tej krzywdzącej komisji opinii odwołać. Natomiast ja od razu mówię, że z oceną komisji rewizyjnej Izby Obrachunkowej zgadzam się w całej pełni, ponieważ dokładnie o tym mówiliśmy, odmawiając na komisji uczestniczenia. Tego może, bo trudno będzie nas do pewnych rzeczy przekonać, natomiast na przykład jedni jesteśmy zgodni co do tego, jeżeli winimy włodarzy miasta za sytuację, do jakiej miasto zostało doprowadzone. Natomiast to naprawdę trudno będzie tutaj między nami ten spór rozstrzygnąć, bo patrzę, jeżeli często identyczny skład orzekający, no identyczny musi być, tak? No, raz wydaje taką decyzję, później, że tak powiem, opiniuje negatywnie opinię komisji rewizyjnej. Ja nie sądzę, żeby to było aż tak istotne, żebyśmy się od tego odwoływali, bo to w zasadzie niczego i tak nie zmienia, tak? No to jest opinia. To jest opinia Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która suma summarum, jaki skutek prawny może przynieść? No żaden. No oni zaopiniowali, dzisiaj tak zaopiniowali, rok temu mówię, przynoszę jeszcze z ubiegłego roku wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i opinię Komisji Rewizyjnej. Wtedy także się wzorowaliśmy, posiłkowaliśmy w bardzo dużej mierze. No tak, i dlatego Komisja Regionalna Izby Obrachunkowej dziś powiedziała z istotnymi zastrzeżeniami, a rok temu było pozytywnie z zastrzeżeniami, czyli dostrzega to, co dostrzegamy my. Natomiast to skala wyobraźni moja, kolegów, może być trochę inna, tak? No. Tym bardziej, że rok temu w podobny sposób była przeprowadzona procedura dotycząca udzielenia absolutorium. I wtedy tak samo się posiłkowaliśmy, komisja opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była, mówię jeszcze raz, pozytywna z istotnymi zastrzeżeniami. My powielając ją, tak jak teraz powieliliśmy, chociaż jak mówię, nie wszystko ujęliśmy tam, tak? Nie powieliliśmy w 100%, teraz wydają negatywną opinię dzień przed. Mi jest trudno, ja że tak powiem, zastanawiam się w zasadzie, to komu my mamy wierzyć, tak? Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która mówi raz tak, za dwa tygodnie mówi inaczej. Ja naprawdę nie wiem. Ja być może się doszukuję jakichś innych podtekstów, ale proszę mi wybaczyć, ja w polityce jestem dosyć dużo lat. I po prostu pewne rzeczy tak widzę. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Kończyku. Tym bardziej, że tak pisała ją osoba, która zaopiniowała pozytywnie zastrzeżenia i dokonanie budżetu za zeszły rok. Ale to uzasadnienie jest. Pozytywnie jest zastrzeżenia. Proszę bardzo, pan radny. Gdzie jest pozytywnie? Pan radny, czy jest pan głos? Gdzie jest pozytywnie zastrzeżenie? Gdzie jest istotnymi zastrzeżeniami? Nie podważam wyliczeń, proszę o spokój. Absolutnie nie podważam wyliczeń, które Regionalna Izba Obrachunkowa podaje. Proszę o spokój, panie. Zarówno w opinii do wykonania budżetu, jak i w opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. To są dane liczbowe, z którymi się dyskutuje, powołują się na ustawy, jak najbardziej. Natomiast pozwolę sobie zacytować jeszcze raz to, co przeszedł pan przewodniczący Rady Miejskiej. Przy formułowaniu wniosku komisja rewizyjna może korzystać z całego zakresu uprawnień kontrolnych przysługujących radzie, dokonuje oceny wykonania budżetu pod kątem celowości i gospodarności. Przypomnę państwu, członkom komisji rewizyjnej przypominać nie muszę, że podzieliliśmy się jako 7-osobowy skład, który badał poszczególne rozdziały wykonania budżetu pod kątem celowości i gospodarności, żadna uwaga nie padła.
a nie od żadnego radnego, łącznie z radnymi opozycji, żadna uwaga pod kątem celowości i skuteczności. Czego nie wykonała, analizując dokumenty, to jest oczywiście kłamstwem, wielotnym kłamstwem. Nieprawda. Z uwagi na wykazane w niniejszej opinii braki w ocenie dokonania budżetu za 2015 rok, skład orzekający uznał, że dokumenty sporządzone przez komisję niedostatecznie informują Radę o faktycznej sytuacji finansowej miasta. Co jest totalnym kuriozum, ponieważ my dokładnie ten obraz finansowy miasta przedstawiliśmy tutaj. W tej opinii? Oczywiście. Oczywiście. Co uniemożliwi Radzie rzetelną ocenę przy wydaniu kolejnej decyzji w sprawie absolutnej. To jest naprawdę śmieszna opinia. Dziękuję Pan Rady Wiśniewski. Proszę. I poważny urząd, który się wypowiada poważnie, w sposób kolegialny. Kwestionuje to tego typu wypowiedzi. Szefa klubu. Tak, to myślę, że to coś mówi. Przy czym ja oczywiście też nie jestem bezkrytyczny, ponieważ uważam, że były lata, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa swoją wstrzemięźliwością dołożyła nieco do tej katastrofy, z którą mamy dzisiaj do czynienia. To też można do niej przesłać. Natomiast nigdy nie kwestionuję i nie ośmieliłbym się zakwestionować kompetencji ludzi, którzy tam pracują. Ale teraz chciałbym tylko ostatnie dwa słowa do Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, mówił Pan, że ja myślę, że RIO, że ta opinia, którą RIO wydało o opinii Komisji Rewizyjnej, ona uszczegóławia, to znaczy mówi, co jest istotne w tej poprzedniej opinii i co nam zarzuca, czego nie uwzględniliśmy, czyli tych istotnych zastrzeżeń. I ja rozumiem, że po tym uzupełnieniu i po tej negatywnej, miażdżącej w mojej ocenie decyzji, no nie będzie Pan miał wątpliwości co do tego, że głosowanie przy takich zastrzeżeniach i przy takiej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowanie za tym, że budżet Grudziądza w roku 2015 został wykonany dobrze i że należy się za niego absolutorium, mam nadzieję, że teraz już takich wątpliwości Pan nie będzie miał. Się zgadzać, nie zgadzać, ale z którymi trzeba współpracować, bo bez tych instytucji nie jesteśmy w stanie ani pozyskać finansowania dla tego miasta, ani nie rozwiązać problemu szpitala regionalnego. Taką właśnie instytucją jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Niestety negatywna opinia po raz kolejny, wcześniej były inne negatywne opinie dotyczące innych aspektów budżetu, to niedobrze wyrokuje dla tego miasta i dla sytuacji i finansowej, ale przede wszystkim rozwiązania też problemów finansowych szpitala. Trzeba pamiętać, że negatywna opinia tak istotnej instytucji jednak, jak jest Regionalna Izba Obrachunkowa, powoduje praktycznie czerwoną stawę, czerwoną kartkę dla instytucji finansujących, jak BGK, jak PKO, wszystko, co jest związane na przykład ze systemem państwa. To nie jest żadne widzimisię, bo my tutaj możemy sobie dyskutować, przerzucać się, czy ktoś to dobrze zrozumiał, czy jest mądrzejszy, czy głupszy. To nie ma znaczenia. To w instytucjach finansowych to w nich nie wnika. Tam liczy się opinia jest pozytywna czy negatywna. Jeżeli jest negatywna, to po prostu nie wchodzimy, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Z punktu widzenia instytucji finansującej, to nawet te procedury nie pozwalają często na finansowanie takich gmin czy takich jednostek samorządu terytorialnego, które właśnie mają negatywne opinie. I Szanowni Państwo, w interesie tego miasta jest to, abyśmy, mówię, możemy lubić, możemy nie lubić, ale musimy wypracować porozumienie, musimy wypracować jakiś program naprawczy, taki, który zostanie zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety będziemy w tym samym punkcie. Ja będąc członkiem komisji, która badała sytuację finansową szpitala, jednym ze wniosków mówiłem o tym, że uważam, że powinniśmy rozwiązać problem szpitala do końca czerwca tego roku. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to będzie coraz gorzej. Tego nie zrobiliśmy. Co więcej, poszliśmy w spór prawny, czyli właściwie przedłużyliśmy to w czasie bliżej nieokreślonym. A to powoduje, że z każdym miesiącem rzeczywiście tracimy określone, które można tak naprawdę wyliczyć, środki. Ja szanuję bardzo Pana Prezydenta, szanuję jego dokonania, ale uważam, że służby finansowe Pana Prezydenta powinny zdecydowanie
zostać wzmocnione, czy jakby ich rola powinna zostać wzmocniona. Dzisiaj mamy tak, że GUR-u wzięły spory prawne i ta strona prawna, a to w żaden sposób nie rozwiązuje problemów finansowych ani tego miasta, ani szpitala. Zgadzam się z to, co mówił mój poprzednik, że sytuacja miasta zupełnie by inaczej wyglądała, gdyby nie trudna sytuacja finansowa szpitala. I powiem co więcej, z tej sytuacji można wyjść. Można wyjść. Ta sytuacja rzeczywiście pokazują się różne realne ścieżki wyjścia. To, o czym mówiliśmy wcześniej, Fundusz Rozwoju Szpitalnictwa, to, o czym mówiliśmy, nowelizacja ustawy, to są rzeczywiście realne jakieś kierunki, które mogą spowodować, że ta sytuacja jest tylko przejściowa i ten szpital będzie dalej leczył, dalej funkcjonował, dalej dawał miejsca pracy i będzie być może jednostką kliniczną, a może na bazie tego szpitala jeszcze zbudujemy uczelnię medyczną czy kształcącą paramedyków. Jest taka szansa i to jest szansa dla naszego miasta, ale musimy tej szansie pomóc, a pomóc poprzez zbudowanie sensownego programu restrukturyzacji i zrobienia tego niestety, czy stety, w porozumieniu z takimi instytucjami jak Regionalna Izba Obrachunkowa i nie ma się co obrażać na pewne opinie, nawet jeżeli one są negatywne. Że radni, członkowie komisji rewizyjnej mieli prawo wniesienia swoich uwag, zastrzeżeń, byli w kontakcie cały czas, o ile dobrze pamiętam, to z biura rady taka informacja przyszła, żeby na maila biura rady przesłać. Żadnej takiej informacji nie dostaliśmy, tak? Także no nie, no panie Andrzeju, no pan też jest zastępcą tego przewodniczącego komisji rewizyjnej, no i od kogo, od pana można było oczekiwać, żeby no, mnie nie przyjść na komisję, tak? I na komisji mówić o błędach, zgadzam się, tak? Bo tam było dużo błędów. Jeżeli chodzi o sposób zarządzania, o to, że ta sytuacja jest taka, jaka jest, tak? No ale proste jest to naprawdę, na Boga ludzie, no proste jest przyjść sobie na posiedzenie komisji, tak? Usiąść i powiedzieć, nie błędę, tak? Ale ja nie dosłownie, żeby kolega Andrzej Wiśniewski nie zrozumiał, nie dlatego, żeby w jakiś sposób urazić czy coś, tylko mówię, taki sposób zachowania jest, no jest łatwy, tak? Ja będąc w opozycji, nie jestem ani w opozycji, ani jestem w koalicji, no i staram się inaczej patrzeć, a wy niestety państwo no patrzycie. Jedni i drudzy, tak jak w kraju patrzą jedni na drugich z podwyka, tak tutaj patrzycie. Dziękuję. Panie radny Wiśniewski, proszę. Ale to mówię o tych pieniądzach. Do innych pozycji budżetu, ponieważ między nami mówiąc, ja od wielu miesięcy twierdzę i żyję jakoś takim przeświadczeniu, że jedyne, o czym warto mówić w tym mieście, to jest co zrobić ze szpitalem i z tym, jakie to ma konsekwencje dla miasta. Dlatego powiem szczerze, nie lekceważąc oczywiście problemu, ale to, czy na coś wydano 50 złotych za dużo albo 2000 za mało i tak dalej, to troszkę uważam za stratę czasu wobec istoty problemu. I Rio de facto na to zwróciło naszą uwagę i tego dotyczyły zastrzeżenia. I tylko o tym warto przy okazji budżetu mówić. Nie lekceważąc ani problemu budżetu obywatelskiego i tak dalej, ale być może jest to moje skrzywienie wynikające z tego, że od wielu miesięcy zajmowałem się problemem szpitala, ale każdy inny problem, dopóki ten jest nierozwiązany, jest bardzo mały. I tak do tego podchodzę i tak również podchodziłem do tej komisji rewizyjnej i uważałem, że tylko na ten temat warto się było zajmować, bo niestety się nie zajęliśmy i wypunktowała to bezlitośnie Regionalna Izba Obrachunkowa. Mniejsza rzecz i w opinii komisji rewizyjnej jest to wyartykułowane, natomiast to jest. Przy tej sytuacji szpitala wydanie pozytywnej opinii o absolutorium jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Czy pan tego nie czuje? Ja to potrafię zrozumieć, wzorowałem się, proszę pana, jeszcze raz panu powtarzam, na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniowała z poważnymi zastrzeżeniami, a to, że ona nie ujęła słowa opiniuje pozytywnie, no to miała napisać, rozumiem, że to był jakiś błąd, czy miała napisać opiniuje negatywnie z poważnymi zastrzeżeniami, no ludzie, no to przecież to logiki nie ma. Opiniuje z poważnymi zastrzeżeniami i tymi zastrzeżeniami się trzeba było zająć.
I nie no i się zajęliśmy tym najważniejszym szpitalem, o którym nawet przed chwilą pani. Proszę na mikrofon. Jest niemożliwe. Proszę na mikrofon. Dobrze, szanowni państwo. Proszę o swoje uwagi do budżetu wykonanego w 2015 roku, do których ja się na bieżąco odnosiłem z budżetem w ręku i koledzy z Komisji Rewizyjnej to potwierdzą. Tak było. Było tak, panie Andrzeju, było. Tak, mówiliśmy o inwestycjach, o skali inwestycji, mówiliśmy o spłatach długu, o obligacjach przesuwanych, o tym wszystkim rozmawialiśmy. Natomiast umawialiśmy się też, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej pójdzie załącznik zdanie odrębne radnych Prawa i Sprawiedliwości, które miało być dostarczone do 1 czerwca. I ja wyrażam zdziwienie, że zdziwiony jest pan Andrzej Wiśniewski, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie dostała tego zdania odrębnego. Czy ono było złożone do Biura Rady i wysłane? Panie Michale, ja żeby móc zgłosić, chciałem, aby z tym zdaniem zostało zapoznane klub radnych i żeby klub radnych zaaprobował treść tego zdania odrębnego. I dzisiaj miałem taką możliwość, przedstawiłem klubowi radnych i to stanowisko zostało zaakceptowane, dlatego zostało dzisiaj złożone. Natomiast ja jedynie pytałem o to, czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej został przesłany protokół, z którego wynikało, jak głosowali poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej i tego nie wiem, no o to pytam. A to, że dzisiaj to zostało złożone, to mówiłem od razu, że nasze zdanie odrębne zostanie skonsultowane z klubem radnych i będę zabiegał o to, żeby to było zawarte w stanowisku klubu i taką akceptację uzyskałem. Dzisiaj zostało to złożone, a za niedługo przewodniczący klubu to stanowisko wygłosi. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem złożyć oświadczenie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Grudziądza za rok 2015. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia prowadzoną przez prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego politykę finansową miasta w roku 2015. Obarcza go główną odpowiedzialnością za doprowadzenie do katastrofy finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, utraty wiarygodności finansowej miasta wobec instytucji bankowych oraz doprowadzenie finansów publicznych Grudziądza na skraj bankructwa. Wszystkie te zjawiska skumulowane w sytuacji budżetowej roku 2015 są wynikiem wieloletnich błędów i niefrasobliwości w zarządzaniu finansami publicznymi tolerowanymi i popieranymi przez rządzącą naszym miastem większość Wysokiej Rady reprezentowaną przez klub Platformy Obywatelskiej. Co najmniej od roku 2012 kolejne budżety Grudziądza uchwalane były z rażącym lekceważeniem zasad racjonalnej gospodarki finansowej i nie zasługiwały na skwitowanie przez Wysoką Radę. Konsekwentnie i z uporem powtarzała to opozycja poprzedniej i obecnej kadencji. W skrócie, narastanie tej katastrofy przedstawiła w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa, której zastrzeżenia w pełni podzielam. Wieloletnie błędy w polityce finansowej, brak nadzoru nad różnymi sektorami finansów publicznych, tolerowanie kreatywnej księgowości, a nawet świadome zatajanie stanu finansów i majątkowego miasta w roku 2015 doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu finansów w historii Grudziądza. Efektem tej polityki jest całkowita bezradność miasta wobec zagrożeń, jakie zawisły nad finansami publicznymi. Wobec katastrofy finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego miasto nie posiada jakichkolwiek zabezpieczeń przed bankructwem na wypadek jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, który w naszej ocenie i świetle opinii prawnych służb wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia nie może zakończyć się dla miasta korzystnie. Skutkiem zniecenia tej awantury i gry na czas będzie bankructwo Grudziądza. Czy za doprowadzenie do tej sytuacji należy udzielić absolutorium? Czy po raz kolejny Rada Miejska będzie ślepa i głucha na oczywiste i policzalne fakty?
Nieodpowiedzialna polityka finansowa prezydenta Grudziądza w ostatnich latach całkowicie zrujnowała wiarygodność finansową miasta. Przyznał to sam prezydent Robert Malinowski w piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej z 22 kwietnia 2016 roku, numer WFN-Rzymska-1-3034.5.2016, uzasadniając niewykonanie uchwały Rady Miejskiej z października 2015 roku. Przyznał, że mimo zaproszenia do negocjacji 12 banków, żaden z nich nie podjął ryzyka emisji papierów dłużnych grudziąckiego samorządu. Jest to efekt nieodpowiedzialnej polityki finansowej prezydenta Grudziądza, akceptowanej w ostatnich latach przez większość Wysokiej Rady. Warto tu przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu papiery dłużne Grudziądza uchodziły za bardzo atrakcyjny instrument finansowy, o którego emisję ubiegały się wszystkie znaczące banki. Czy zniszczenie tego potencjału zasługuje zdaniem rządzącej większości na aprobatę i absolutorium? Utrata wiarygodności finansowej miasta jest tym bardziej niebezpieczna, że ogranicza nasze możliwości uzdrowienia sytuacji finansów publicznych i odbiera nam realne szanse na pozyskiwanie zewnętrznych środków w ostatniej już perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Ponadto RIO zwróciło uwagę na różnicę w uzasadnieniu decyzji o niewykonywaniu wspomnianej uchwały Rady Miejskiej, jaką otrzymali radni w uzasadnieniu i jaką przedstawiono Regionalnej Izbie Obrachunkowej. To tylko jeden z przykładów manipulacji i przekłamań, jakich dopuszczono się podczas realizacji ubiegłorocznego budżetu. Rok 2015 odsłonił również prawdę o praktyce wyprowadzania bardzo dużych środków publicznych ze spółek komunalnych do podmiotów zewnętrznych bez pośrednictwa budżetu miasta i bez wiedzy Rady Miejskiej. O praktykach tych wielokrotnie informowaliśmy jako radni opozycji podczas posiedzeń Rady oraz na organizowanych konferencjach prasowych. Dzięki mediom wiedza ta dotarła wreszcie również do radnych rządzącej większości. Tolerując takie praktyki, nikt nie może już powoływać się na niewiedzę. Reasumując, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia wykonanie budżetu za rok 2015 i odmawia udzielenia absolutorium prezydentowi Grudziądzu. Uważamy, że prezydent Grudziądza odpowiada zarówno za katastrofę finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, jak również za głęboki kryzys finansów publicznych naszego miasta. Uważamy, że na Radzie Miejskiej Grudziądza spoczywa dziś ogromna odpowiedzialność za umożliwienie procesu naprawy sytuacji finansowej naszego miasta. Odmawiając akceptacji i przyzwolenia dla niszczącej nasze miasto polityki prezydenta Roberta Malinowskiego, otwieramy Grudziądzowi drogę do działań ratunkowych i naprawczych. Apelujemy do wszystkich radnych, z wszystkich opcji, nie odbierajcie Grudziądzanom tej ostatniej szansy. Klub Radnych PiS będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. Dziękuję.